Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy ostatniego przed świętami Bożego Narodzenia jest minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, w sprawie mediów publicznych cel uświęca środki? Nigdy cel nie uświęca środków, natomiast przywracanie prawa, przywracanie takiego ładu ustrojowego, no czasami dzieje się przy dużych emocjach. Ale przywracanie prawa bezprawnymi ruchami? Nie ma tu bezprawnych ruchów. Minister kultury miał prawo wystąpić jako walne zgromadzenie. Nie chcę tutaj całej długiej historii opowiadać. Mhm. Myślę, że kto śledzi te kwestie, to wie. Miał prawo na podstawie czego? No bo jest ustawa. Kodeksu spółek handlowych. Po prostu kodeksu spółek handlowych. I tak jak w państwie prawa wszystkie decyzje mogą być przedmiotem późniejszych ocen, tak niech będą. Mamy... Jedni profesorowie mówią tak, drudzy mówią inaczej. Natomiast wydaje mi się, że taka elementarna logika dla kogoś, kto nawet się nie interesuje specjalnie prawem, niuansami, 30-letnimi niuansami radiofonii i telewizji, bo tutaj wiele się działo. Ustawa tak nowelizowana, ta chyba też 92 rok jakoś tak, prawda? Że 30-letnią ma historię jest faktycznie. Jest rząd, minister kultury w tym przypadku odpowiada za pewien segment państwa i ma prawo w tym segmencie podejmować decyzje. I panie ministrze, przez 30 lat nikt na to nie wpadł? Że wystarczy minister kultury i wystarczy rząd, tylko różne próby obchodzenia ewentualnie Krajowej Rady, już, różne zabiegi. To już wszystko było. Naprawdę minister Sienkiewicz jest takim geniuszem, że wymyślił tak proste rozwiązanie dla rządu. Zmiana władzy, od razu zmiana w mediach publicznych. Panie doktorze, szanowni państwo, no przecież geniusz. Mamy całą historię, bardzo go cenię. To jest bardzo dobry polityk i cieszę się bardzo zawsze na taką bliską współpracę z nim. Pracowaliśmy w poprzednim rządzie, współpracujemy teraz. Natomiast pamiętajmy o różnych ruchach przez ostatnie 8 lat, które naruszały konstytucję, kwestia Rady Mediów Narodowych. A to usprawiedliwia cokolwiek, panie ministrze? Nie, tylko wymaga przywrócenia ładu. Tak jak mamy sprawę neo-KRS-u, tak jak mamy sprawę Trybunału Konstytucyjnego. No pamiętajmy, że przez 8 lat naruszano rozmaite reguły, naruszano konstytucję i w jakiś sposób musimy wrócić do reguł państwa prawa. I zawsze to się będzie komuś nie podobało, bo ktoś czerpał korzyść z tego, że nie wiem, czy zawsze się będzie komuś nie podobało. Na przykład opinie z Business Insidera profesora Ryszarda Piotrowskiego, czyli absolutnie jednego z najbardziej uznanych ekspertów i bez żadnych politycznych afiliacji. Z tym się pewnie pan minister zgodzi i on mówi tak, konstytucja w demokratycznym państwie prawa z pewnością nie pozwala na to, czego byliśmy świadkami, czego jesteśmy świadkami, niezależnie od wszelkich okoliczności, o których pan minister teraz mówił, prawda? Jak rozumiem. No to jest ocena profesora, ma do niej prawo, ale proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jedyni oburzeni to są posłowie PiS-u, posłowie partii rządzącej, którzy traktowali zwłaszcza TVP jako swój partyjny folwark i ci, którzy tam przez nich zostali osadzeni. Ja naprawdę nie chcę tego przenosić na taką płaszczyznę pozaprawną, ale no przecież każdy widział, co tam się działo przez te ostatnie lata. Ja sam doświadczyłem tylu kłamstw, tylu niegodziwości, też osobiście, tak? Może to polityk ja będzie próbował skórę i tak dalej. Nie tłumaczę mediów publicznych, panie ministrze, z tamtych czasów. To była w przeważającej mierze propaganda, zgadzam się. Ale obrzydliwa propaganda, to Für Deutschland, ataki na Donalda Tuska, przecież to przekraczało wszelkie granice. Więc odkładam to na bok, tak? Bo to jest jakaś kwestia ocen. Jestem przekonany, że minister kultury działa w zgodzie z prawem i że te zmiany wyjdą tym instytucjom na dobre. Panie ministrze, niedawno mówiliście o usunięciu barierek sprzed Sejmu prawie, no niektórzy politycy przynajmniej nowej władzy mówili prawie jako o obaleniu muru berlińskiego, jako takiej nowej rzeczywistości, otwarciu się na społeczeństwo, a widziałem już, że barierki powędrowały przed telewizję publiczną. No Sejm to nie porównywałbym go do ważnej, ale jednak spółki, w której różne rzeczy się mogą dziać obok. Publiczna. I policja powinna podejmować decyzje. No, stały przez lata te barierki też przy telewizji. Widziałem. Ja przy telewizji nie widziałem. Także te barierki stały od bardzo dawna przy telewizji, potem jakoś zniknęły. Przed TVP stały natomiast, tak, oczywiście. Natomiast w przypadku Sejmu ja to bardzo źle przyjmowałem, bo TVP to jest spółka, jest ochrona, to
jest trochę jak ministerstwo, ale Sejm to jest coś dla wszystkich obywateli. I pamiętam nie tak odległe czasy, że po terenie Sejmu w weekend rodzice z wózkiem spacerowali, no przyglądali tak, się, farty, pokazywali dzieciom. Za czasów PiSu no, wprowadzono wiele, a też wobec dziennikarzy, tak, absurdalnych obostrzeń, że ten Sejm stał się pełnym bramek, barier, zapór i tak to dalej. Prawda, że mocno więc tak myślę, że to było bardzo ważne i nie porównywałbym do tego, że w jakimś miejscu, gdzie jest zagrożenie, zagrożenie czasem jest na stadionie, bo kibice potrafią różne rzeczy robić. Więc tak samo jest i w tym przypadku. Sejm powinien być bez bariery. Tam też zagrożenie jakieś było, pamięta pan minister, kiedy te barierki się pojawiły tam po protestach, które faktycznie były takie dość intensywne, to chyba przełom 2016-2017 roku, ale prawda? Ale mamy 2023, tak? To prawda, parę lat minęło. Panie ministrze, to idźmy dalej. Też, znaczy, trochę dalej, a trochę jednak do tyłu też cofamy się pamięcią, bo pan minister z pewnością pamięta, nasi słuchacze, widzowie też, jak Platforma Obywatelska walczyła, by przeznaczyć na onkologię miliardy, które Prawo i Sprawiedliwość na telewizję publiczną przeznaczało. No teraz, kiedy możecie to zrobić, w ustawie okołobudżetowej stwarzacie możliwość przekazania 3 miliardów mediom publicznym. Jak to można nazwać, panie ministrze? Minister finansów o tym, że zawiesza tę decyzję i kto... Nie, zawiesza wypłatę, po prostu możliwość wypłaty. Ale ona cały czas jest. Wszyscy wiedzą, jak to wyglądało. Premier Morawiecki nawet w wariancie dwutygodniowego rządu nie złożył budżetu do Sejmu. I my stanęliśmy przed koniecznością taką, żeby praktycznie w ciągu kilkudziesięciu godzin przepracować budżet w Radzie Ministrów. Ale powiem, że to jest efekt niedopatrzenia tylko w takim razie? Nie, braku czasu? To jest efekt tego, że zmuszeni byliśmy nie mieć czas na przygotowanie własnego budżetu, gdzie wszystkie rzeczy... onkologia, TVP i tak dalej były regulowane, tylko tak naprawdę położenia z drobnymi korektami tego, co przygotował premier. To panie ministrze, czy zagwarantuje pan mi, naszym widzom, słuchaczom, że nie przeznaczycie 3 miliardów złotych na Jestem o tym przekonany, tak? Natomiast pracując jako członek Rady Ministrów nad tym budżetem, widziałem to, budżet to są tysiące pozycji. To jest kwestia taka, że jak mówię, przedłożyliśmy budżet w Sejmie z założeniem takim, no bo tutaj jest taka wątpliwość, czy 4 miesiące na przyjęcie budżetu nie biegną jednak od końca września, że musimy do końca stycznia to zrobić. Z założeniem takim, że bardzo wiele rzeczy, co do których mamy wątpliwości, nie ma na nie czasu, żeby je zmienić. Okay, to panie jest Sejm, tak jest Senat i jestem przekonany, że tutaj stosowne poprawki nastąpią. Zróbmy tylko tę kwestię, bo pan powiedział, że nie będzie na 3 miliardów, ale żeby nie było tak, że będą 2 miliardy 900 milionów. Nie, czy nie będzie rząd tak tej dotacji z budżetu, to znaczy, dla mediów publicznych w ogóle, panie ministrze? Jest pan o tym przekonany? Gwarantuje pan to? Ja mogę powiedzieć tyle, że taki model, że na propagandę co roku się przeznacza miliardy i TVP, która kiedyś utrzymywała się z abonamentu i z reklam, nagle uzależniła się od budżetu państwa, że tego modelu nie będzie. Czyli nie będzie dofinansowania z mediów publicznych. Co to w praktyce oznacza i czy media publiczne, które od lat dostawały pieniądze, nie wymagają, bo jest jakaś inwestycja, bo jest jakaś sprawa, to ja nie chcę tutaj... Ale to wtedy nie pytaliście o to. Wtedy nie pytaliście, czy jest jakaś inwestycja, tylko była poprawka, no żeby te pieniądze przeznaczyć na onkologię. Więc pytanie, dlaczego teraz nie pójdą na onkologię? Te pieniądze, proszę dać Sejmowi możliwość pracy. Jestem przekonany, że te pieniądze pójdą na właściwe cele. Będę bardzo zadowolony, jeśli pójdą na onkologię, bo to jest ogromny problem. Panie ministrze, kiedy CBA będzie zlikwidowane? To wymaga ustawy. Pracujemy, zaczęliśmy pracę nad tym projektem, więc wymaga przygotowanie kilku tygodni, potem procedura rządowa, uzgodnienia międzyresortowe, potem Sejm, Senat. Czyli powiedzmy pierwszy kwartał, tak? Tak, tak. Ja uważam, że praca legislacyjna w tym obszarze to nie powinny być jakieś szybkie wrzutki, projekty poselskie, tylko po prostu porządny, przekonsultowany rządowy projekt. Dlatego, że intencja koalicji jest jasna. Walka z korupcją musi nawet być bardziej intensywna i inne instytucje trzeba do tego przygotować. A wiadomo już dokładnie teraz, która, ja uważam, panie ministrze? To jest moje zdanie, tak będę proponował pierwszej, żeby robiło to CBŚP lub nowa struktura w policji na wzór CBŚP, tylko dedykowana do walki z korupcją. Ale to żeby... zamiast CBŚP, czy inna gdzieś? Nie, CBŚP ma swoje zadania, niech je dobrze dalej realizuje. Chodzi o to, i to jest dyskusja, dyskutuję o tym z policjantami, z ekspertami, czy
CBŚP powinno się dociążać jeszcze walką z korupcją, czy nie powinno powstać centralne, tak jak biuro do cyberprzestępczości powstało na wzór CBŚP, czy powinna być centralna struktura też do walki z korupcją? Oprócz tego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest centralne biuro antykorupcyjne, mówi pan minister. Nie, ale w ramach policji. Ja uważam, już jakby zupełnie politykę odkładając na bok, że CBA nie powinno się zajmować taką korupcją w małej gminie, czy takimi rzeczami, to jest trochę systemową taką bardziej, tak? ABW ma takie zadania dziś nawet, od samego początku. Walki z korupcją na stanowiskach kierowniczych. Powinno ten pion mieć wzmocniony. Natomiast cały segment, który dotyczy sprawdzania kontroli oświadczeń majątkowych polityków wszystkich szczebli, zeznań podatkowych, Krajowa Administracja Skarbowa. Oni to mają w swoich komputerach. Tam powinni być ci, którzy to kontrolują. Wydaje mi się, że jest jakimś marnotrawstwem w skali państwa, że służba specjalna zatrudnia ludzi, którzy setki tych oświadczeń majątkowych sprawdzają, kontaktują się z tąże Krajową Administracją Skarbową, gdy mają wątpliwości. Więc wydaje mi się, że taki układ, ale jestem otwarty tutaj na dyskusję z ekspertami. A nie będzie łatwiej ominąć administracji skarbowej, oszukać, czy CBA nie ma łatwiejszych, większych możliwości, nie wiem, weryfikowania tych oświadczeń w przypadku jakichś wątpliwości. Myślę, że w świetle obecnych przepisów Krajowa Administracja Skarbowa ma bardzo duże możliwości zweryfikowania każdej złotówki, która jest na naszym koncie, czy każdej części majątku. Panie ministrze, bardzo dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy. Za chwilkę jeszcze internetowa dogrywka Sedna Sprawy słuchaczom Radia Plus. Życzymy zatem dobrego dnia i radosnych świąt. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dziękuję. Radio Plus. Sedno Sprawy. Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, jest cały czas z nami. Panie ministrze, czy tu nie będzie jakiś, czy nie ma pan obawy, że to będzie jakiś sygnał wysłany, likwidacja CBA, jest większe przyzwolenie na korupcję w kraju? Czy nie ma takiej obawy, że... Ja sądzę, że nie, bo CBA do urzędów, ma fatalny wizerunek. Tutaj kwestia nielegalnej inwigilacji, Pegasus. I tak naprawdę żadnych sukcesów takich realnych, prawdziwych w walce z korupcją nie zanotowało. No jedyna historia to jest historia ostatnich tygodni już po wyborach. Były wiceminister w rządzie PiSu. Więc najwyraźniej, tak jak czytam w mediach, odkładano tutaj realizację tej sprawy, żeby to nie zaszkodziło w wyborach. Więc wszyscy widzieli, że CBA nie skupia się na tym, do czego zostało powołane, to znaczy na korupcji we władzy, tak? To przecież co może polityk opozycji? Nikt nie podejmuje żadnych decyzji, tak? Korupcja dotyczy zawsze władzy. I CBA przede wszystkim powinno patrzeć na ręce tym, którzy rządzą. Tylko władza, panie ministrze, też na różnych poziomach należy do różnych politycznych formacji. Jak w Polsce spojrzymy na władzę samorządową, to ta w największych miastach należała do Platformy, mimo że w kraju rządziło Prawo i Sprawiedliwość, więc to nie zawsze takie jest... Jestem przekonany... Zero-jedynkowe, prawda? Kto ma władzę? Jestem przekonany o tym, że właśnie z CBA było w tym momencie tak, że ludzie związani z obecną władzą, też samorządowcy, mieli takie poczucie taryfy ulgowej, tak, że gdzieś tam ta prokuratura, przecież ile tych spraw było takich zamiecionych pod dywan przez ostatnie lata. Więc sądzę, że taki model, który zarysowałem moment wcześniej, to znaczy trzech instytucji, które są odpowiedzialne za poszczególne segmenty walki z korupcją, właśnie policja, która jest wszędzie i która z łatwością może przejmować wszystkie sygnały w najmniejszej miejscowości, gdzie wójt, gdzie takie są zagrożenia. ABW, jeśli chodzi o... W tej miejscowości osoby... najmniejszej, panie ministrze, to ta policja świetnie się znająca z wójtem, to myślę, ale że dlatego, nie może być szczęśliwe panie rektorze, dlatego kiedyś powołano CBŚ, potem nazwany CBŚP, właśnie żeby uniknąć takiej sytuacji tego policjanta, lokalnego, którego tak? szwagier jest kolegą wójta i tak dalej. Powołano centralną strukturę odpowiedzialną przed Warszawą właśnie po to, żeby unikać takich sytuacji. Dlatego z korupcją też trzeba w taki sposób walczyć, tak? Że to muszą być struktury centralnie kierowane, mające swoje wojewódzkie odpowiedniki, gdzie będą policjanci, którzy no, nie zaprzyjaźniają się, tak? Ja nie sugeruję, że tu policjant nie może z wójtem mieć jakichś normalnych relacji, ale trzeba wymyślać takie struktury, żeby unikać takich sytuacji. I też, no przecież w prokuraturze często się wyłącza prokuratura z innej miejscowości prowadzi sprawę kogoś znanego, ważnego w danej miejscowości, no żeby uniknąć takiej sytuacji. Panie ministrze, czy w innych służbach też powinniśmy spodziewać się rewolucji? Rewolucji na pewno nie.
Dokonaliśmy, premier we wtorek dokonał zmian, odwołał dotychczasowych szefów, powierzył obowiązki nowym osobom. Zwracam uwagę, że w 4 na 5 służb były to osoby z wewnątrz, to znaczy fachowcy, kompetentni, żadni polityczni, żadni zesłańcy tutaj, czy komisarze. Więc jest wielka wola, żeby służby pracowały z dala od polityki. W 5. służbie też przecież fachowiec SKW, generał Stróżyk, były wiceszef wywiadu NATO, nikt mu nie może zarzucić jakiegoś braku kompetencji. Więc służby nie potrzebują rewolucji, służby potrzebują odpartyjnienia, pozbycia się ludzi, którzy tam się pojawili nie z punktu widzenia fachowości, tylko właśnie tak partyjnie bądź towarzysko. I służby potrzebują jakości, tak? Polska jest państwem tak położonym i w takiej sytuacji, że potrzebuje świetnych służb specjalnych. Mówię tutaj o tym aspekcie, który może nam trochę umyka w takiej debacie, bo się tutaj koncentrujemy na korupcji, na takich sprawach wewnętrznych, ale wywiad i kontrwywiad. Ale to musimy po prostu mieć nasze położenie najlepsze. Chodzi o sąsiedztwo Rosji, tak? Po prostu. Tak, dokładnie tak. I my po prostu musimy zadbać o to, w ciszy, nie patrując. To jest główne zadanie z pana perspektywy, jeżeli chodzi o służby, osłona przed rosyjskimi służbami. Moje główne zadanie to jest bezpieczeństwo, jako koordynatora, tak koordynować te służby, tak je zadaniować, żeby zajmowały się rzeczą absolutnie fundamentalną z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to zagrożenie rośnie. I my musimy mieć służby mocno przeorientowane na to, że pilnują nam bezpieczeństwa. Wywiad mówi, co się będzie działo, przygotowuje pewne rzeczy, a kontrwywiad chroni nas przed infiltracją przeciwników. To kilka miesięcy temu, nie wiem, czy rozbita, czy ujawniona została, no może jedno i drugie, siatka szpiegowska mająca działać na zlecenie Rosji. Czy na tym odcinku, panie ministrze, do tej pory działało to pana zdaniem źle, przyzwoicie, dobrze? Jak pan to ocenia? Czy tu są duże jakieś braki, potężne? Hulały tutaj u nas służby rosyjskie, robiły co chciały, czy przeciwnie? Ja nie chcę takich ocen wyrażać, bo one mają tutaj swoją wagę. Dobrze, że ten przykład, o którym pan mówi, jest na pewno pozytywnym przykładem działania służb. Natomiast skala zagrożeń jest znacznie większa i trzeba mieć adekwatne środki do tej skali. I ja nie jestem zwolennikiem takiego propagandowego wykorzystywania ani wojska, ani służb i powinny pracować, zwłaszcza służby specjalne, w ciszy, natomiast być mocno skoncentrowane na tych kwestiach. Panie ministrze, jeżeli chodzi o służby specjalne, jeszcze jeden polityczny wątek. Byli ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik i ponowny wyrok w ich sprawie, no, skazani prawomocnym już wyrokiem na więzienie. Prezydent mówi, że to ułaskawienie jego sprzed kilku lat jest cały czas w mocy. Jak uważa pan minister, czy oni... No to jest, są uniewinnieni, czy nie są? To jest sytuacja prawniczo skomplikowana. Ja to oceniam. Ale decyzje podejmują politycy jednak. Marszałek Sejmu. Oceniam, sąd podjął, tak? Znaczy sąd wydał wyrok. Tutaj. Ale wygasił mandat marszałek Sejmu. No, przeczytałem na ten temat to, co się dało od ostatniego dnia. Wynika z tego, że tu jest pewien automatyzm, że marszałek tylko potwierdza pewien fakt swoim postanowieniem. Więc, a co do prezydenta, no... Zrobił to kilka godzin po otrzymaniu tego wyroku, to chyba... Sądzę, że... Ale dopuścił posłów do obrad, uznając, że mają jeszcze prawo do odwołania się. Widać było, że marszałek Sejmu bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tej sytuacji i chce mieć pewność, że tutaj wszystkie argumenty zostały uwzględnione. Natomiast padamy ofiarą sytuacji 2015 roku, gdzie prezydent postanowił uniewinnić, zanim zakończyła się procedura sądowa. Sąd Najwyższy to potem podważył, że tak nie można zrobić. I teraz nie jest jasne, czy oni są już uniewinnieni na zawsze i jakiekolwiek wyroki tej sprawy dotyczące będą nieważne, tak, z punktu widzenia tych samych win dotyczyło tamto uniewinnienie. Ale sąd na pewno to zważył, tak? I sąd się kierował nie
decyzjami polityków, przy całym szacunku prezydent jest politykiem, tylko tym, co Sąd Najwyższy w tej sprawie uznał. Więc gdyby prezydent nie śpieszył się w 2015 roku i doczekał do końca procedury, pewnie by wątpliwości nie było. A dzisiaj mamy sytuację takiego kompletnego galimatiasu i ja rozumiem, że tutaj prezydent wygłasza takie bardzo emocjonalne sądy, że to będą więźniowie polityczni i tak dalej. Natomiast no, mamy do czynienia z sytuacją przekroczenia uprawnień, nadużywania władzy, nielegalnych podsłuchów. Nie, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać. No ale uważam, że pytanie, panie ministrze. Ja jestem jest wyrok. Przeciwnikiem takiego teraz, nie wiem, triumfowania czy kopania leżących. No jeszcze stoją na nogach. No, ale w sensie takim prawnopolitycznym, tak. Tak do puenty, panie ministrze. Chcę powiedzieć tyle, że gdyby prezydent w 2015 roku nie podjął błędnej decyzji, może by nie było Pegasusa, nielegalnej inwigilacji, jednak trzeba przewidywać konsekwencje własnych działań. A mówił o tym Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Radosnych, dobrych świąt panu ministrowi. Wzajemnie wszystkim słuchaczom, panu redaktorowi, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. Dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu oczywiście. Życzymy wesołych świąt. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej ekspres. Dzień dobry Państwu, to jest ostatnie wydanie Ekspresu Biedrzyckiej przed przerwą świąteczną. Tym cieplej Państwa zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych z Platformy Obywatelskiej, a po godzinie 9.45, no chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że Państwa ulubiony duet, dawno u nas niewidziana dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Plan był taki, że podsumujemy politycznie ten rok, ale właściwie w ciągu ostatnich dwóch tygodni wydarzyło się tyle, że wystarczy za całe 365 dni, więc zobaczymy, jak tam się to wszystko poukłada, ale na pewno zaczniemy od spraw aktualnych, bo muszą Państwo przyznać, że dzieje się bardzo dużo. Dzieje się natomiast to, że natychmiastowy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do zakładu karnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie mecenas Krzysztof Pawlak, adwokat jednej z oskarżycielek posiłkowych. W środę, przypomnę Państwu, sąd prawomocnie skazał na 2 lata więzienia byłych szefów służb za nadużycia władzy w aferze gruntowej z 2007 roku. Jeśli jednak skazani mieliby trafić za kraty, to też warto odnotować, to wszystkie procedury mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich, ale mimo to obaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli na salę obrad przed zaplanowanymi głosowaniami. Były szef MSWiA po zajęciu miejsca w ławie poselskiej wykonał gest zwycięstwa, gest wiktorii, a później, jak Państwo widzą, gest Kozakiewicza. Dość, no, delikatnie rzecz ujmując, żenująca sytuacja. Prezydencka minister, pani Małgorzata Paprocka, odnosząc się do całej tej sytuacji, oczywiście nie gestu Kozakiewicza, ale sytuacji związanej z wyrokiem sądu, powiedziała: stanowisko prezydenta w tej sprawie jest jednoznaczne i niezmienne. W 2015 roku zostali ułaskawieni i w żaden sposób ta decyzja nie została zmieniona. Będziemy monitorować dalszy rozwój sytuacji. I na koniec
koniec świeżutki, ostatni w tym roku ranking zaufania i nieufności do polityków. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o poziom zaufania w dalszym ciągu, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. On pozostaje liderem, ale jego wynik, co ciekawe, jest gorszy niż był w listopadzie. Największy spadek dotyczy Donalda Tuska. Skorzystał za to inny przedstawiciel nowego rządu, przede wszystkim Radosław Sikorski. Ale pierwsza trójka dla państwa. Hołownia z poparciem i zaufaniem 45,6% badanych. Na drugim miejscu Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 43,8%. Na miejscu trzecim podium zamyka Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,3%. Andrzej Duda jako prezydent w dalszym ciągu poza podium. Co ciekawe, liderami antyrankingu zaufania przez zdobycie największej liczby negatywnych odpowiedzi są Zbigniew Ziobro. Proszę sobie wyobrazić, że byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu nie ufa ponad 70% Polaków. Na drugim miejscu jest Jarosław Kaczyński, jemu nie ufa 66% i Krzysztof Bosak 57%. To jest Ekspres Biedrzyckiej, zapraszam. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec wyjaśnił, jak przebiegały zmiany w zarządach mediów publicznych. Wczoraj konferencja prasowa odbyła się w tej sprawie. Ich przeprowadzenie tłumaczył pan minister potrzebą zabezpieczenia należytego funkcjonowania mediów publicznych. Następnie zaapelował do polityków PiS o, tutaj cytat, zaprzestanie agresywnych zachowań i blokowania pracy mediów publicznych. No oczywiście wszystko po środowych zajściach w gmachu TVP. Tam złożono także zawiadomienie na policję, na zachowanie niektórych okupujących budynki TVP i przy Placu Powstańców Warszawy, i przy Woronicza. Swoją wypowiedź Jan Grabiec zaczął od przypomnienia, że we wtorek Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Tutaj oczywiście chodzi o konieczność jak najszybszego wprowadzenia środków naprawczych. To jest kwestia przede wszystkim dostępu do rzetelnej informacji dla obywateli. To podkreślał szef kancelarii Donalda Tuska. Zapowiedział też, że zgodnie z uchwałą rząd przystąpi teraz do prac nad nowym porządkiem mediów publicznych, o czym, jak stwierdził, premier osobiście rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny być bardzo szerokie, mieć szeroki charakter, odbywać się w dialogu i z uwzględnieniem różnych głosów, podkreślił minister Grabiec i obiecał, że proces będzie otwarty, transparentny, a w jego trakcie konsultowani będą dziennikarze i eksperci. Nowa ustawa w sprawie mediów publicznych ma powstać także przy udziale prezydenta Andrzeja Dudy, oczywiście jeżeli ten wyrazi taką wolę. Kancelaria prezydenta bardzo szybko zareagowała na te słowa Jana Grabca i poinformowała, że Duda przeprowadził krótką rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem o ewentualnych zmianach ustawodawczych dotyczących mediów publicznych i ta rozmowa miała mieć miejsce już po decyzjach ministra Bartłomieja Sienkiewicza. I czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, że pan prezydent jest otwarty na współpracę w ważnych dla Polski sprawach, że nie zostały mu jednak przedstawione żadne konkretne projekty przepisów i ewentualne przyszłe zmiany prawa nie usprawiedliwiają ani nie znoszą skutków rażącego złamania prawa, do którego wczoraj doszło. Tak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W związku z dzisiejszymi działaniami ministra kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam premiera Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego. Przypomnę państwu tylko, że taki był pierwszy komentarz Andrzeja Dudy po decyzji ministra Sienkiewicza w sprawie wymiany zarządów mediów publicznych. Mamy, drodzy państwo, też pana Świrskiego, który broni swojego stanowiska, stanowiska swojego i swoich kolegów. Sytuacja, no, delikatnie rzecz ujmując, jest dynamiczna. Wiemy, że są nowe władze mediów publicznych, jednak mogą mieć trudności z objęciem nowych stanowisk, a to dlatego, że wniosek o odmowę dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego złożył Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wysłałem do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odmowę dokonania wpisu osób bezprawnie powołanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego do władz spółek mediów publicznych. Tak poinformował Maciej Świrski na platformie X. Rada Mediów Narodowych też występuje do prokuratury. Prezes NIK także występuje do prokuratury, ale tym razem nie w sprawie działania ministra Sienkiewicza, ale w sprawie ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w TVP. Chodzi o niegospodarność i działania na szkodę spółki. To jest tylko malutka,
maluteńka część zarzutów zawartych we wniosku Najwyższej Izby Kontroli, który właśnie został do prokuratury skierowany po kontroli w telewizji publicznej. Tam chodzi o niegospodarność, działania na szkodę spółki, narażenie publicznej telewizji na straty finansowe. Ja przypomnę Państwu tylko, że to jest 2,5 miliarda złotych na minusie. Mimo tych wszystkich dotacji, które dostawały media publiczne przez ostatnie lata rządów PiS, tak prowadzono spółką, że ona jest 2,5 miliarda na minusie. I tutaj też prokuratura ma się według prezesa Banasia tą sprawą zająć. Teraz przechodzimy do kwestii pana Kamińskiego i pana Wąsika. Staje w ich obronie oczywiście Jarosław Kaczyński, który mówi rzecz następującą. Ci ludzie nie tylko nie popełnili żadnych przestępstw, ale z przestępczością walczyli. Tak stwierdził w telewizji Republika prezes Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził, że pierwszy wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika można było nazwać skandalem do kwadratu, bo ci ludzie nie tylko nie popełnili przestępstw, ale właśnie walczyli z przestępczością. Ocenił, że przypisano im przy tym intencje, których nie mieli, a można powiedzieć nawet, że mieli nie tyle intencje, co świadomość zupełnie inną niż im przypisano. Nie wiem, jak Państwo interpretują te słowa prezesa. Pewne jest jedno, że pan prezes jako kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości dyskutuje z wyrokiem polskiego sądu. I mówi, że sąd intencjonalnie, z intencją z góry, założoną skazania, działał w taki sposób, że ci sędziowie sami powinni zasiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować za to, co zrobili. Także ci, którzy w Sądzie Najwyższym naruszyli konstytucję, tutaj odpowiedzialność karna jest dużo trudniejsza do przeprowadzenia. Drodzy Państwo, nie będę dłużej tego cytować, bo nerwy mi na to nie pozwalają, a jesteśmy w okresie przedświątecznym. Niemniej jeszcze raz podkreślę Państwu, że według pana Kaczyńskiego sędziowie, którzy wydali wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika, powinni zasiąść na ławie oskarżenia i odpokutować to, co zrobili. Tymczasem, no niestety mamy taki, albo na szczęście, mamy taki moment w historii, gdzie technika jest bardzo rozwinięta, gdzie pewne rzeczy z internetu, drodzy Państwo, nie znikają. Bardzo łatwo je odkopać, bardzo łatwo do nich wrócić i bardzo łatwo udowodnić, co po niektórym, że to, co mówią dziś, nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co mówili w przeszłości. Chodzi mi o prezydenta Andrzeja Dudę, bowiem jest takie nagranie, drodzy Państwo, z 2011 roku, kiedy ówczesny poseł Andrzej Duda tłumaczy, czym jest prawo łaski. Proszę posłuchać. Ułaskawia się osoby uznane przez sąd za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. A z kodeksu postępowania karnego wynika wprost, że skazany może zasługiwać na łaskę m.in. wtedy, gdy cieszy się nienaganną opinią środowiskową i gdy doszło do naprawienia wyrządzonej szkody. Mówi w nagraniu z 2011 roku, raz jeszcze przypomnę, Andrzej Duda, który w roku 2015, 4 lata później, bez prawomocnego wyroku ułaskawił panów Kamińskiego i Wąsika. No i chyba, drodzy Państwo, to tyle w tym temacie. Nie ma co więcej komentować. Krótko na koniec. Jest otwarta już droga do odwołania Jacka Kurskiego. Karty rozdaje bowiem nowy minister finansów, a nie prezes Narodowego Banku Polskiego. Okazało się bowiem, że minister finansów Andrzej Domański jest już oficjalnie gubernatorem Polski w Banku Światowym. I to jego, a nie Adama Glapińskiego. Nazwisko pojawiło się właśnie na stronie banku, co oznacza, że zmiana ta bardzo szybko pozwala rządowi Tuska na pozbycie się z tej instytucji, bardzo ważnej instytucji, byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego. No i to tyle, jeżeli chodzi o aktualności. Już za chwilę spotkanie z panem ministrem Robertem Kropiwnickim. Zapraszam. Powiedziałem im, że jeżeli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce. Pan się nie zgadza z werdyktem sądu? Absolutnie się nie zgadzam z werdyktem sądu. Uważam, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych. W dniu dzisiejszym, po dostarczeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyroku sądu w sprawie obu wspomnianych panów posłów, podpisałem postanowienie o wygaszeniu ich mandatów, dołączając do niego... Moment, moment.
dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od wykonywania obowiązków związanych z mandatem posła. Jednocześnie, mając świadomość tego, że służy obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem wszelkich kolejnych działań, takich jak na przykład stwierdzenie o wstąpieniu na ich miejsce kogoś innego do czasu zakończenia procedury odwoławczej. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Gest Kozakiewicza wczoraj postanowił pokazać Mariusz Kamiński, wchodząc na salę plenarną i no właśnie, podając w wątpliwość wyroki sądu, podając w wątpliwość decyzję marszałka Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatu, które właściwie następuje automatycznie, jeżeli osoby zostały prawomocnie skazane. O czym to świadczy, jak pan to odebrał, jak pan to interpretuje i czy jakieś konsekwencje w związku z takim, a nie innym skandalicznym zachowaniem powinny nastąpić? Zachowanie było absolutnie skandaliczne i ten gest niedopuszczalny w ogóle w miejscu publicznym, a w Sejmie wobec społeczeństwa, wobec innych posłów, wręcz niegodziwy, no bo to jest jednak gest obraźliwy. No po prostu jest kilka takich gestów obraźliwych, które mamy w dyspozycji, no i to jest jeden z tych, takich, jeden z najmocniejszych, pokazujący taki stosunek lekceważący do całego otoczenia. To sam gest, ale w ogóle przyjście ich na salę, takie demonstracyjne witanie przez posłów PiS-u. Pokazywanie gestów wiktorii, zwycięstwa. To pokazuje, że oni chcą być ponad prawem. Pokazuje, do czego potrzebowali prezydenta, do czego potrzebowali sądów, żeby tych, którzy są skazani prawomocnie przez sąd, ułaskawiać i chronić swoich. Do tego zawsze potrzebował PiS właśnie wszelkich instytucji. I Kamiński z Wąsikiem byli beneficjentami tego. Oni korzystali właśnie z tych całych takiego struktury państwa, które chroniły funkcjonariuszy PiS-u. Tym samym teraz skończyło się. Sąd to trochę przez przypadek, bo to, że to się zbiegło w czasie, to jest przypadkowe, ale szczęśliwy, można powiedzieć, z punktu widzenia demokracji. Sąd wydał prawomocny wyrok i oni stracili mandat. I to jest oczywiste. I marszałek Hołownia to potwierdził swoim postanowieniem i teraz tak naprawdę oni mogą się odwołać w ciągu 3 dni. W ciągu 7 dni Sąd Najwyższy musi to rozpatrzyć i będziemy mieli sytuację już jednoznaczną. Tylko to trafi do Izby obsadzonej przez neosędziów i co wtedy? Mam nadzieję, że trafi to na sędziów uczciwych, bo to jest, którzy rozpatrzą, bo były już w tej sprawie też wyroki w sprawie pana Święczkowskiego, czy w sprawie pana Barskiego, to chyba w 2011 roku. Też Sąd Najwyższy rozpatrywał i było to jednoznaczne. Panie ministrze, to nie było po wyroku, tylko kwestia łączenia z prokuratorą. A jak pan ocenia wczorajsze zachowanie marszałka Hołowni? Czy ono nie było niekonsekwentne? No bo marszałek Hołownia wydał tę decyzję o wygaszeniu mandatów, a jednocześnie później pozwolił nie posłom być na sali plenarnej, brać udział w głosowaniach. Ja nie wiem, czy te głosowania teraz są ważne, czy nie są ważne, no bo brało w nich udział dwóch panów, którzy nie są posłami, którzy są byłymi posłami. Czy on nie powinien zareagować w jakiś inny sposób? No bo rozumiem, że nie chciał podgrzewać atmosfery, tylko pytanie, czy stanął na wysokości zadania w tym momencie. No bo albo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, albo nie. Myślę, że marszałek właśnie chciał bardzo tak politycznie wybrnąć, żeby nie eskalować konfliktu. I to było takie chyba główne przesłanie. Wydał postanowienie, ale uznał, że ono jeszcze nie ma mocy wiążącej. A wydaje się, że prawo jest jednoznaczne w tej sytuacji. Kiedy jest wyrok prawomocny, jest automatyczna utrata mandatu i tylko potwierdza to właściwie postanowienie marszałka. Więc tu marszałek nie chciał eskalować, to tak na to patrzy. To ja rozumiem, ale ja pytam, jak pan ocenia to zachowanie? Bo ja sama powiedziałam, że on nie chciał eskalować, bo to jest oczywistość, cytując klasyka. Natomiast czy uważa pan, że postąpił słusznie? Mógł mocniej, ale... To co mógł zrobić? Mógł zablokować karty i nie dopuścić do ich wejścia na salę plenarną. Wybrał inne rozwiązanie, też dopuszczalne, no bo to już jest kwestia takiego decyzji osobistej marszałka.
Panie ministrze, tylko teraz tak, mamy no, kilka scenariuszy związanych z tą sytuacją. Oczywiście zakładamy, że pan Kamiński z panem Wąsikiem się odwołają, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego. No i oczywiście w zależności od tego, czy neosędziami będzie obsadzona izba w tej kwestii orzekająca, czy nie. Ale może być też taka sytuacja, że prezydent ułaskawi po raz drugi, choć nie chce się na to zgodzić, bo twierdzi, że ułaskawienie z roku 2015 jest ważne i w związku z tym wszystko, co wydarzyło się później, jest absolutnym skandalem i kpiną z prawa. Myślę, że prezydent się trochę zapętlił w tej sprawie i próbuje bronić sprawy absolutnie przegranej, ponieważ Sąd Najwyższy już się w tej sprawie wypowiedział, jednoznacznie określił, że to ułaskawienie było nieważne, ponieważ oni nie byli prawomocnie skazani. I od początku to większość prawników w Polsce mówi, że nie można ułaskawić kogoś, kto nie jest prawomocnie skazany. To tak jakby ułaskawiać ludzi przed w ogóle złożeniem aktu oskarżenia. No to jest absurdalne. Tym bardziej panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowo. Nie wiem, czy pan słyszał. Ja jeszcze przed naszą rozmową cytowałam wypowiedź pana Dudy sprzed 12 lat, bo to jest rok 2011, kiedy Andrzej Duda był posłem i jako wybitny prawnik tłumaczył, czym jest ułaskawienie. I mówił w sposób następujący. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. No i tam ułaskawienie jest uniewinnieniem i tak dalej. Po czym 4 lata później sam zaprzecza tym słowom, które wypowiedział w Sejmie w roku 2011. To by poddawało wątpliwość tą wybitność, o której pani powiedziała przed chwilą. A więc raczej uważam, że to jest na potrzeby polityczne i prezydent pewnie jak dostaną wezwanie do zakładu karnego, to pewnie jeszcze raz ich ułaskawi, ale to nie przywróci im mandatu poselskiego, ponieważ oni faktycznie byli skazani. To, że prezydent na przyszłość po prawomocnym skazaniu może ich ułaskawić, może i nikt tego nie podważa. I on pewnie to zrobi ponownie, bo musi to zrobić ponownie, bo ten jego akt wcześniejszy właściwie nie miał żadnej mocy. Co ciekawe, mamy jeszcze jeden smaczek w całej tej sytuacji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zmieniło tak zwany kodeks karny wykonawczy, dokładnie artykuł 79. I wcześniej było tak, że skazanych wzywało się do odbycia kary. A samo Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ten przepis w sposób następujący, że tylko z miejsca zatrzymuje na polecenie sądu i doprowadza się w tej chwili do aresztu śledczego. Czyli nie czeka się, aż skazany się tam stawi, tylko się doprowadza do aresztu śledczego. To jest sam zmiana Prawa i Sprawiedliwości, na to zwróciła uwagę Dorota Brejza zresztą. Tak, i co teraz? Jeżeli będą doprowadzeni panowie, pana zdaniem, do zakładu karnego? Jest taka możliwość. Ale to jest w przepisach. No oczywiście, że tak, że sąd artykuł 79 to do sądu, który zajmuje się probacją, czy wykonywaniem kar i to powinno zostać wdrożone. To już kwestia jest tak naprawdę sprawności sądów, no, które niestety nie są szczególnie sprawne teraz po 8 latach Ziobry. Ale to się wydarzy i to uważam, że prędzej czy później, jeżeli nie będzie aktu ułaskawienia, ci panowie trafią do więzienia. Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej powinien pójść w sprawie tego gestu, którym podzielić się postanowił Mariusz Kamiński wczoraj. Ja nie wiem, w ogóle w Prawie i Sprawiedliwości jest jakiś problem. Jak nie środkowy palec, to gest Kozakiewicza. Przykład idzie z góry. Nie wiem, czy wyborcom się to podoba, czy to się nie podoba. To jest, to tak naprawdę pokazuje stosunek do społeczeństwa, do ludzi, którzy siedzą też na sali, ale i do wyborców. Wobec byłego posła ciężko stosować kary dyscyplinarne, czy nawet właśnie, wniosek do etyki, Komisji Etyki, więc myślę, że jednak on sam sobie wystawił świadectwo po prostu pan minister, tak? To jeszcze kończąc ten wątek, panie ministrze, prośba o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że sędziowie, którzy wydali wyrok w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika, sami powinni usiąść na ławie oskarżenia i bardzo długo pokutować za to, co zrobili. To jest całe myślenie Kaczyńskiego i jego środowiska, że oni są ponad prawem. Wola polityczna jest ponad prawem. To jest ich właściwie dewiza, a coś zupełnie innego, zaprzecza naszej cywilizacji, bo cała nasza cywilizacja łacińska jest oparta na tym, że jednak prawo jest ponad ludźmi, że rządzi prawo, nie ludzie, jak mówi stara sentencja, bo to jest gwarancją dla wszystkich obywateli, że nie indywidualna wola właśnie posła takiego czy innego przewodniczącego partii zdecyduje, co ludzie mają robić, tylko jest cała procedura legislacyjna. Kaczyński nie znosi czegoś takiego. On ma absolutnie takie zadatki autokratyczne i najbardziej by kochał być dyktatorem pewnie. Na szczęście Polacy to uniemożliwili. Panie ministrze, czy jest pan pewny w 100%, że
wszystkie działania, które zostały podjęte przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w kontekście zmiany zarządu mediów publicznych, były zgodne z prawem, bo wątpliwości mają nawet wybitni konstytucjonaliści, których trudno posądzać o sympatię do tej drugiej strony sceny politycznej. Uważam, że konstytucja, która jest stosowana bezpośrednio, bo to proszę pamiętać, artykuł 8 mówi wyraźnie, że konstytucję można stosować bezpośrednio. Mm-hmm. Jest uchwała Sejmu, jest wcześniej wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący, że Rada Mediów nie ma tych kompetencji. I minister zadziałał może jak w stanie wyższej konieczności, mm-hmm. pomijając przepisy, które uznał, że są niezgodne z konstytucją i zastosował przepisy, których miał uprawnienie i to zadziałało. Wczoraj też zwracał jeden z moich gości, mecenas Michał Wawrykiewicz, uwagę na to, że tutaj już nie chodzi o kwestię związaną nawet z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, odebraniem kompetencji Krajowej Radzie na rzecz Rady Mediów Narodowych, ale o niegospodarność i o to, że TVP jako spółka działa w ramach kodeksu handlowego. Jeżeli udowodniono niegospodarność, a Najwyższa Izba Kontroli udowodniła ją w sposób bardzo daleko idący, bo 2,5 miliarda straty podobno jest, to by świadczyło o tym, że Sienkiewicz, nie podejmując działań, powoduje, że to może być potraktowane jako zaniechanie przez niego obowiązków. Jest ład korporacyjny, jest właściciel i prawa własności Skarbu Państwa w stosunku do telewizji i spółek medialnych wykonuje właśnie minister kultury i musi reagować w takich sytuacjach, kiedy jest ogromna strata, jest niegospodarność, jest też odmowa takiej współpracy elementarnej, to musi po prostu... A nie obawia się pan, panie ministrze, że wszystko, co się będzie działo teraz w mediach publicznych, będzie obciążone takim grzechem pierworodnym trochę? Ja mam nadzieję, że one w końcu będą mediami publicznymi. Mm-hmm. I oglądałem wczorajsze właśnie 19.30, tak chyba, ten program, jego właśnie takie premierowe wydanie. I wygląda na zupełnie inaczej konstruowany ten program. Więc mam nadzieję, że to będą właśnie media publiczne, a nie partyjne. To zbuduje, czy przywróci zaufanie do tych mediów, opinii publicznej Polaków. Tak, którzy za to płacą. Tylko czy, za to ja pytam o to, czy nie obawia się pan sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość będzie przez lata całe i nie tylko PiS powtarzać, że to wszystko odbyło się za szybko, zbyt mocno, niezgodnie z prawem. PiS zawsze będzie krytykował. I oni jakkolwiek by się tego nie przejęli, tak? Co by się nie zrobiło? Chyba tylko gdyby Kaczyński był redaktorem naczelnym, to byliby zadowoleni. A każdy wie pan, jego port, właściwie nie wiem, chyba albo to Lecha Kaczyńskiego, albo Jarosława Kaczyńskiego, w każdym razie któregoś z braci Kaczyńskich portret wisiał przy gabinecie prezesa TVP, tak a propos niezależności mediów. To taki jest, bardzo duży portret. To jest ich styl po prostu. I tylko wtedy Kaczyński byłby zadowolony, kiedy on by mógł dalej wydawać polecenia, co jest w którym materiale i jak szczuć na Donalda Tuska. Panie ministrze, audyt w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwa? Będzie trwał jeszcze, czy już się skończył? Rozpoczyna się. Dopiero? Rozpoczął się, trwa. A stajnia Augiasza, jak przewidywał Donald Tusk, u was też? Jest dużo niespodzianek, które zastajemy. W różnych podmiotach, w spółkach, które nadzorujemy. Ale jakiś przykład może pan podać? To są też te sprawy publiczne, chociażby związane z Pocztą Polską, gdzie jest duże opóźnienie w wypłacaniu środków i to próbujemy wspierać. Jest ileś tematów, o których też nie chcemy mówić, chroniąc właśnie też podmioty spółki przed zagrożeniem. No dobrze, to ja nie pamiętam, kiedy ja dostałam tak dużą liczbę wiadomości od widzów, jak już było wiadomo, że pan będzie gościem. Bardzo wszyscy mnie prosili, żebym zapytała o Daniela Obajtka. Więc muszę zapytać o Daniela Obajtka. Czy on może drżeć o posadę, czy nie? Jako prezes Orlenu, no bo wiemy, że on zapowiadał wcześniej, że się poda do dymisji, jakoś się nie podaje. Co państwo mają zamiar z tym zrobić, czy cokolwiek? Bardzo byśmy chcieli, żeby się szybciej podał do dymisji, tak jak obiecał, ale jednak słowo nie jest dla niego wartością taką, jakbyśmy chcieli, bo to była publiczna zapowiedź, przypomnę, ale tam jest zwołane walne zgromadzenie i na 6 lutego i będziemy wykonywać prawa własności w tej sprawie. A tak jakby pan mógł przełożyć to z polskiego na nasze? Że minister podejmie odpowiednie działania. Nie chciałbym, to jest spółka giełdowa, więc też nie dobrze, to zapytam pana inaczej, panie ministrze. Czy Daniel Obajtek może drżeć o posadę? Myślę, że on ma świadomość ładu korporacyjnego i tego, co może
Skarb Państwa reprezentowany przez ministra Budkę, który wykona odpowiednie kroki. No dobrze, czyli rozumiem, że mamy spodziewać się zmiany na stanowisku prezesa Orlenu, tylko pytam w jakiej perspektywie czasowej? Myślę, że to chwilkę musi potrwać. Ale chwilka, no to jest takie bardzo szerokie do interpretacji, panie ministrze. Kodeks spółek handlowych jest dość wyraźny. Choć jest zwołane walne zgromadzenie na 6 lutego i myślę, że wtedy też będą jakieś działania podejmowane. No wiemy o tym, że trwają w ogóle prace nad zmianami w innych spółkach Skarbu Państwa. Wiemy, że mają być oceny kandydatów na stanowiska kandydatów do rad nadzorczych, że są pierwsze rekomendacje, ale może pan nam zdradzić, jak szeroka miotła to będzie? Myślę, że chwila zastanowienia. Jesteśmy w trakcie audytu. Rozumiem. Minister czyta mnóstwo dokumentów. Wykonujemy z całym zespołem ogromną pracę, w której analizujemy dane ze spółek, analizujemy dane, które są w ministerstwie. Minister podejmuje decyzję o tym, co należy zrobić. No, często są to oczywiście też decyzje personalne. No dobrze, ale w sprawie przyjaciółki pana Kaczyńskiego, pani Janiny Goss, nie musieliśmy długo czekać. To była właściwie decyzja tak, natychmiast. Tak i bardzo się z tego cieszę, że minister Budka podjął ją tak szybko. I kolejne. A dlaczego ta decyzja akurat była podjęta tak szybko? Przecież wątpliwości co do obsad stanowisk jest pewnie znacznie więcej. Ale to są tak zwane uprawnienia osobiste Skarbu Państwa, w których może podejmować działania na tak zwane oświadczenie. Czyli, że jest to uprawnienie, może jak mówimy kolokwialnie, w podpisie ministra. Że minister może osobiście kogoś odwołać, powołać, ale to jest bardzo niewielu podmiotach jest takie uprawnienie. I tam, gdzie minister ma możliwość korzystania z tak zwanego oświadczenia, to realizuje to. A tam, gdzie trzeba w oparciu o kodeks spółek handlowych, o całość procedury związanej ze zwoływaniem nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, też realizuje. Więc to niestety nie jest taka procedura. No dobrze, czyli podsumowując ten wątek naszej rozmowy, rozumiem, że nie jest pan w stanie dzisiaj zaspokoić ciekawości naszych widzów i nie powie pan, kiedy Daniel Obajtek przestanie być prezesem. Myślę, że jeszcze w tym okresie... Przed nowym rokiem? Nie, aż tak szybko. Myślę, przed wiosną. Przed wiosną. Nie, pierwszy dzień wiosny jest w marcu. Myślę, że 21, że moje urodziny zresztą. To piękna data, ale to na pewno jeszcze przed pani urodzinami. O, dobrze. To teraz o Jacku Kurskim słów kilka, bo wiemy, że Adam Glapiński chciał wyjść z pomocą dla pana prezesa Jacka Kurskiego. Stwierdził, że to jest jego kompetencja, aby można było Kurskiego z Banku Światowego odwołać. No ale okazuje się, że sam Bank Światowy chyba był innego zdania, bowiem na jego stronie już jako gubernator Polski, bo to się chyba tak nazywa, w Banku Światowym widnieje nazwisko Andrzeja Domańskiego, czyli nowego ministra finansów. To oznacza, że jak sądzę, szybciej pan Kurski będzie musiał pakować manatki niż pan Obajtek. I to bardzo dobra decyzja, bo była wątpliwość, czy Bank Światowy, pomimo że nazywa się bankiem, jest instytucją bankową, czy instytucją finansową, bo jest różnica kompetencji. W instytucjach finansowych odpowiada minister finansów, a w instytucjach bankowych prezes Narodowego Banku Polskiego. No, my nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Bank Światowy jest instytucją finansową, której reprezentuje państwo polskie minister finansów i wykona swoje uprawnienie, czyli odwoła reprezentanta i uważam, że to bardzo dobra decyzja. Panie ministrze, to jeszcze, skoro już przy Andrzeju Domańskim jesteśmy, mamy wstępny projekt budżetu. Wiemy oczywiście, że on się rodzi w bólach i na bardzo szybko, bo ze względu na sytuację polityczną, macie bardzo niewiele czasu do końca stycznia, aby ten budżet przygotować. Natomiast suchej nitki eksperci na nim nie zostawiają. Przynajmniej na tym, co na razie zostało pokazane. To wynika z tego, że naprawdę nie mieliście czasu, czy z tego, że po prostu byliście nieprzygotowani? Nie, mieliśmy bardzo mało czasu, bo właściwie kilka dni na złożenie tego. Przypomnę, że rząd został zaprzysiężony 13, a wczoraj już było pierwsze czytanie. To po tygodniu. Więc po tygodniu, we wtorek właściwie już był przyjmowany budżet przez Radę Ministrów. Choć Mateusz Morawiecki mógł to zrobić. Po wyborach miał 2 miesiące. Bo złożył budżet we wrześniu, a mógł później, bo on ulega dyskontynuacji, czyli został skasowany właściwie ten projekt budżetu z tamtej kadencji. Ustawę okołobudżetową zdążył złożyć, ale budżetu nie zdążył. Znaczy nie chciał złożyć. I chciał zrobić
zrobić nam po prostu krzywdę, mówiąc wprost, licząc na to, że nie zdążymy i że prezydent będzie zarządzał wybory już w styczniu. Nie dopuścimy do tego i budżet zostanie przyjęty. Nie jest to budżet naszych marzeń, bo to nie jest budżet przygotowywany przez naszego ministra finansów. To jest budżet korygowany właściwie przez ministra finansów i będzie on jeszcze ulegał wielu poprawkom w pracach sejmowych. Panie ministrze, ale prawda jest taka, że wdziera się jakiś chaos przy pracy nad tym budżetem, bo sytuacja jest następująca. Przedwczoraj, w środę, Donald Tusk na konferencji prasowej mówi, że nie będzie dofinansowania dla mediów publicznych. Mówi o tym wprost, że będzie wstrzymane na razie, że w ogóle nie ma mowy. Po czym nagle na pracach komisji sejmowej wskakuje autopoprawka, która daje 3 miliardy złotych mediom publicznym. Totalne zamieszanie, awantura, no bo jak to? Bo przecież obiecaliście, że nie i w kampanii, i Donald Tusk. No, jak się ta autopoprawka pojawiła? Jakim cudem? Oczywiście później pan minister Domański na sali plenarnej powiedział, że to jest wstrzymane, że nie ma tych pieniędzy przewidzianych w budżecie, ale wygląda mi to na totalny bałagan, panie ministrze. Nie, ta poprawka musiała się pojawić ze względu na to, że ona była w innej ustawie. PiS zrobił wcześniej ustawę, w której zagwarantował te pieniądze co roku właściwie. Nie było w budżecie gwarancji ze strony PiS-u. Ale było, jest to zobligowanie budżetu państwa do przekazywania tych obligacji corocznie. Więc to się pojawiło i teraz minister finansów po prostu... Budżet to jest, wpisanie do budżetu nawet to jest jedna rzecz, a później wykonanie tego to już jest decyzja. No dobrze, ale co znaczy, że te pieniądze zostały wstrzymane? To znaczy, że one na razie ich nie ma, ale kiedyś mogą być? To znaczy, że minister ma możliwość ich wykorzystania, ale wcale nie musi. Więc tu minister Domański jest odpowiedzialnym człowiekiem, bardzo doświadczonym też i będzie wiedział, co ma z tym zrobić. Panie ministrze, teraz kolejna sprawa. Doskonale pan zdaje sobie sprawę, jak i pana koledzy i koleżanki, że wiele osób zdecydowało się pójść do wyborów i oddać głosy także na was, ponieważ oczekują realnego rozdziału państwa od Kościoła. Obiecywaliście to niejednokrotnie, wprost mówił o tym Donald Tusk, tymczasem co ja czytam? Czytam, że fundusz kościelny, który miał być zlikwidowany, nie będzie zlikwidowany, tylko że w tymże projekcie budżetu jest zapisana na ten fundusz kościelny kwota rekordowa. Jak pan to wytłumaczy? Zlikwidować można dopiero ustawą odrębną, więc to jest przed nami. Ten właśnie to jest. A to nie można zlikwidować przed zrobieniem tego budżetu? Nie, bo... Czy po prostu się w koalicji nie zgadzacie, panie ministrze? Nie mieliśmy też czasu już na reagowanie w tym, bo to jednak wymaga ustawy, konsultacji. Nie chcemy tego robić jakoś tak gwałtownie. I jakaś pozycja tam musi być wpisana, ale to również w decyzji ministra finansów, ile faktycznie zostanie przelane, ile zostanie uruchomione i ten rozdział będzie realizowany. Bo to jest kwestia, nawet mało tego, to nie jest zwykła obietnica wyborcza. To było jeden z tych stu konkretów. Likwidacja funduszu kościelnego tymczasem wczoraj zalała ludzi informacja w internecie, że jest rekordowa kwota na fundusz kościelny. No i muszą mieć rozdwojenie jaźni, panie ministrze. Powolutku mówię, to jest pierwsze czytanie budżetu. Są prace w komisjach i później jeszcze Sejm będzie to korygował. Ale też rozdział, o którym mówimy, będzie realizowany chociażby przez szkoły, które są... Dobrze, ale to niech to idzie w parze, panie ministrze, bo to jest jednak rzecz symboliczna, prawda? Budżet, który my dostaliśmy. I tu nie da się wszystkiego... Naszych dziadków czy emerytów nikt za nich nie płaci. Więc ludzie też nie chcą, żeby płacić za duchownych po prostu. W dużej większości, bo były sondaże. To wymaga zmiany innych ustaw i to na to... Dobrze, to ja zapytam pana inaczej, czy zostanie utrzymany w tym budżecie fundusz kościelny? Czy nie wie pan? Po prostu nie potrafi pan odpowiedzieć na to pytanie. Nie pracuję w Komisji Finansów, więc nie wiem. Myślę, że minister Domański podejmie w tej sprawie właściwą decyzję. A pana osobista opinia jest jaka? Powinien ten fundusz kościelny pozostać obecnie do 2024 roku, czy nie? Nie wiem, jakie są zobowiązania takie wieloletnie, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli są jakieś zobowiązania wieloletnie, że budżet państwa zobowiązał się do czegoś w oparciu o umowę międzynarodową czy konkordat, to trzeba, zanim się to wypowie, to chwilę potrwa. On powinien być ograniczany na pewno, nie powinien być czyli metodą wzrostu. Ewolucji, nie rewolucji, raczej tak? Tak. Uważam, że jeżeli są zobowiązania, które są wieloletnie, to trzeba je też uszanować, bo później przegramy w sądach i będziemy płacić jeszcze większe kary. To jest trochę metoda, Macierewicz podejmował tak decyzję, bo
bo mógł, a potem w sądach przegrywaliśmy i płaciliśmy ogromne odszkodowania. Więc też w trosce o budżet państwa musimy podejmować te decyzje mądrze, więc najpierw trzeba wypowiedzieć odpowiednie umowy, żeby móc później ograniczyć to finansowanie. Ale to nie jest kwestia braku zgody wewnątrz koalicji, panie ministrze, bo wiemy, że Lewica absolutnie nie chce tego tematu odpuścić. Nie wiem teraz do końca już, co myśli Koalicja Obywatelska. Wiemy, że mogą być problemy w trzeciej drodze. Będziemy realizować nasz program. Proszę być spokojnym. Czyli rozumiem, że likwidacja Funduszu Kościelnego nastąpi. Ja chcę to usłyszeć od pana. Będziemy zdążyć do ograniczenia Funduszu Kościelnego. Ale państwo obiecywali likwidację, a nie ograniczenie. Jasne, tylko że do tego musimy zrobić ustawę, które potrzebujemy zgody prezydenta też. Więc wie pani, to jest ileś rzeczy, które z tym związane. Mamy na to 4 lata, będziemy to realizować. To nie jest taka decyzja, niestety. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy to mogli zrobić jeszcze w tym roku i w pierwszych tygodniach. Niestety jest to decyzja, która wymaga właśnie zmian ustawowych, czyli całego procesu legislacyjnego, konsultacji też z Kościołem, zgody prezydenta. Więc jest to w sposób naturalny utrudnione, ale będziemy to realizować, obiecuję. Liczy pan w ogóle na jakąkolwiek jeszcze kohabitację z prezydentem, czy ona już się skończyła, zanim się zaczęła tak naprawdę w kontekście sędziów, nominacji sędziowskich KRS-u i panów Kamińskiego z Wąsikiem? Już tak na koniec? Myślę, że to jest naturalny proces, że będą różnice zdań, czasami nawet dość istotne, ale też prezydent musi mieć świadomość, że naród się wypowiedział, że głos Polaków był jednoznaczny, to jest przy ogromnej frekwencji, 11 milionów ludzi oddało głos na koalicję obywatelską, znaczy na naszych koalicjantów łącznie, więc prezydent musi to uwzględniać. No to nie wiem, ja nie wiem, czy musi. Ja mam wrażenie, że prezydent uważa, że niczego nie musi. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za to spotkanie i wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku. Mam jeszcze do państwa tylko jedną krótką informację przed naszą kolejną rozmową. Radosław Sikorski z pierwszą wizytą zagraniczną w Ukrainie, drodzy państwo. Spotkania z najważniejszymi politykami Ukrainy znalazły się w planie wizyty pana ministra. To jest jego pierwsza podróż zagraniczna w roli nowego szefa resortu dyplomacji do Kijowa właśnie. Jednym z najważniejszych punktów tej wizyty ma być przemówienie do ukraińskich deputowanych, którego przesłaniem będzie zgodnie z expose Donalda Tuska potwierdzenie, że relacje z Ukrainą będą dla nowego rządu najważniejszym politycznym wyzwaniem. Na razie ze względów bezpieczeństwa nie wiadomo, czy spotka się pan minister z Wołodymyrem Zełenskim. To taka informacja z ostatniej chwili, a już teraz zapraszam państwa na spotkanie z panią dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz i panem doktorem Mirosławem Oczkosiem. Moje pokolenie dokładnie pamięta, wielu na tej sali również, co się wydarzyło 13 grudnia 81 roku. Kiedy obudziliśmy się, wyłączony był sygnał telewizji, kiedy nie było połączeń telefonicznych, kiedy na ulicach widzieliśmy ZOMO, kiedy aresztowano ludzi i kiedy zaczęły się sypać wyroki i mieliśmy więźniów politycznych. Dzisiaj, kiedy patrzyłam przez okno, wczoraj, przedwczoraj, dostrzegłam tylko jedną różnicę. Było cieplej i nie padał śnieg. Teraz będziemy głosować nad wnioskami formalnymi, w tym jednym wnioskiem formalnym. Demokracja, panie pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Tymczasem konkluzji jest głosowanie. Złożył pan wniosek formalny. To nie będzie tak, że oni sobie będą robić zamachy ustrojowe. Telewizja, majątek publiczny będzie tracił środki i nikt za to nie będzie odpowiadał. Tak nie będzie. Na to nie pozwolimy. Dlatego jeszcze raz państwu mówię, składamy dzisiaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na pana Donalda Tuska, Bartłomieja Sienkiewicza, przewodniczącego Neo Rady Nadzorczej TVP Dublera, Piotra Zemło i inne osoby, które pozostają do ustalenia w związku z oczywistym popełnieniem przestępstwa. Przystępujemy do prac nad nowym ładem, jeśli chodzi o media publiczne. Pan premier Donald Tusk podjął w tej sprawie już rozmowy z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter, odbywać się w atmosferze dialogu społecznego, uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron, w tym środowisk twórczych i stowarzyszeń obywatelskich. Ulubiony duet, tak państwo piszą. Nie miałam najmniejszych wątpliwości. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Doktor Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Drodzy państwo, rozmawialiśmy chwilkę tutaj przed wejściem na antenę, że teraz Prawo i Sprawiedliwość to są eksperci od
demokracji, od hierarchii takiej, prawa. Tak. Mówi o tym pan Ozdoba z suwerennej Polski. Poucza nawet z mównicy sejmowej kolegów parlamentarzystów o tym, jak ta hierarchia wygląda, że najpierw jest konstytucja. Nawet powołuje się na akty prawa międzynarodowego. Nie wiem, czy państwo słyszeli. No i są obrońcami także niezależności, pluralizmu i wolności polskich mediów. No zdecydowanie tak właśnie jest, pani redaktor. I zwłaszcza jak się tych panów widzi w tej roli, to człowiek ma wrażenie, że znalazł się w jakimś świecie równoległym. Bo ten PiS broniący demokracji to jest pewna ciekawostka, rzekłabym kabaretowa, gdyby nie to, że to się dzieje w parlamencie mniej więcej 40-milionowego państwa w środku Europy poniekąd, czyli z przeproszeniem u nas. No ale to dopiero początek, mam wrażenie, nie wiem co pan kolega, ale mam wrażenie, że to dopiero początek zdecydowanie i będziemy jeszcze świadkami wypowiedzi tak pięknych, że, no, że będziemy przecierać oczy ze zdumienia. No. Panie doktorze? Ja się tylko martwię, że to się nie skończy na wypowiedziach, dlatego że... Po tym, co się wydarzyło też wczoraj, od kilku dni się też dzieje, czy kilku tygodni, czy miesięcy, już nie mówię lat, ale teraz po wyborach, a w zasadzie po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, trwa akcja Chaos Plus. I to jest zaplanowana akcja, żebyśmy się nie dali wpuścić w maliny, bo jesteśmy robieni w konia trochę, znaczy jest próba robienia w konia Polaków. Akcja Chaos Plus polega na tym, to jest zaplanowana akcja trochę na wzór militarny. Czyli najpierw jest przygotowanie artyleryjskie. Ono trwa. Czyli oblężona twierdza, wypuszczamy fałszywe informacje, mnoży się chaos, który jest potrzebny do tego, żeby ewentualnie w styczniu wyprowadzić ludzi na ulicę, jeżeli się da to zrobić, bo ja mam pewną wątpliwość akurat, ale akcja przebiega jednak według scenariusza no wschodniego, powiedzmy. Nie wiem, czy to akurat wschód to robi, ale, ale jest to dokładnie, jakby to prześledzić punkt po punkcie, to jest klasyka gatunku, jak to się robi bez na razie użycia, powiedzmy tam, armat, czegoś czyli jeszcze. Czyli takie destabilizowanie, chwianie polską sceną tak, polityczną i podawanie w wątpliwość słowo, wszelkich decyzji. Pana Zybertowicza, rozwibrowanie. Rozwibrowanie. I to dokładnie wygląda. To posłowie co robią w Sejmie, kruszenie ile się da tego, co jest, bo już wiadomo, że obrzydzono tam jakiejś grupie ludzi wybory. Mało było świętowania, że wygrała demokracja, a ci, którzy mieli odejść, nie chcą odejść. Plus, zobaczcie, co się dzieje, dwóch byłych ministrów, jeden, w tym jeden konstytucyjny, nie akceptuje wyroku sądów. No nie akceptuje także lider największej partii opozycyjnej i największej partii sejmowej. Łącznie z tym, no że dochodzi prezydent, pan prezydent to właśnie. To już za chwilkę do tego przejdziemy. Dochodzi do tego pan prezydent bez żadnych właściwości politycznych własnych. Czyli już oddaję wszystkie głos rzeczy, o których rozmawialiśmy, się potwierdzają, że pan prezydent nie ma co liczyć na zmianę jakąś u pana prezydenta. No cóż, zanim o tych dwóch panach, posłach, Kamińskim i Wąsiku... Tak, bo to jako oddzielny temat ja bym chciała jeszcze, nie wiem na ile się państwo ze mną zgodzą, bo pan powiedział, że to zależy, jak się sytuacja rozwijać będzie, tu zgadzam się w 100%, ale też i kto ją będzie rozwijał i od sposobów owegoż rozwijania, już przechodzę do rzeczy. Mam wrażenie, że i dzisiaj rządzący, też przywykłam do słowa opozycja przy Platformie i dzisiaj rządzący. No i część dziennikarzy w najlepszej wierze pozwoliła się wkręcić w pewnego typu retorykę. To znaczy? To znaczy. Człowiek jest skąpcem poznawczym, myśli na skróty, prawda? I nie jeżeli... lubi się przemęczać. Tak. No i to tak musi być. To jest ten nawał bitów informacyjnych. W jednostce czasu. Nasze głowy pękłyby od tego, gdybyśmy wszystkie mieli przyjmować. I po prostu i pewien skrót myślowy. Walka o wolne media. Bądź jej brak walki owej. No przepraszam, ale jak Polak słyszy, a nie każdy aż tak nurkuje w te zawiłości wszystkie, że chcą wolne media zamknąć, no to czy jesteś za? No ja też jestem przeciw. I będzie pani bronić wolnych mediów, no jasne, że będę. No nie, ale to ja na obronę środowiska swojego powiem pani doktor, że to jest tylko przytaczanie tego,
jak gra PiS, natomiast przecież nikt nie powiela tej retoryki, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość walczy o wolność. Ale to się wysłysza, to jest kwestia, co się utrwala. To ja podam przykład tutaj na to, co Kozłonka powiedziała. Dzisiaj, kiedy wyjdziemy na ulicę i zapytamy, czy jesteś Polaku za wolnymi mediami, no pewnie. Mhm. A czy to jest w porządku, że chcą nam zamknąć wolne media? No nie jest. Mhm. Natomiast tam nie ma tej głębszej analizy, ale ten posmaczek zostaje. To dwie rzeczy naraz. Pierwsza jest taka, że tu się nie zgodzę, dlatego że mógłbym dwa nazwiska przytoczyć. Nie wiem, czy w dobrej wierze, czy nie, ale mówi się tak. No przecież Duda ma rację, bo to jest tam chaos, bo coś tam jeszcze. No to jeżeli rozmawiamy o demokracji, o pewnych zachowaniach demokratycznych w kontekście tego, że to jest wszystko, co było niedemokratyczne, to oczywiście popadamy w paranoję, bo porównujemy gruszki z arbuzami. Bo musimy się na coś zdecydować, że albo przywracamy demokrację, powiedzmy na siłę, albo przynajmniej nie odstawiamy nogi, to wtedy pewne rzeczy są wątpliwe. Ja nie chcę wchodzić, nie jestem za łamaniem prawa, żeby było jasne, natomiast pytanie jest takie, skoro ja słyszę jednego dziennikarza, który mówi, no Duda ma rację, bo to jest chaos i tam coś tam, ustawą się czegoś nie zmienia, a do tej pory nie ma realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych, no to nie da się dogadać i nie ma punktu stycznego. A propos tego tam wolnych mediów czy niewolnych mediów. Natomiast druga sprawa jest taka, że jedna strona to jest strona niedemokratyczna i to trzeba powiedzieć sobie uczciwie. W związku z tym wysuwanie na to demokratycznych reguł może się kończyć fiaskiem. I przy najlepszych chęciach, które są, to można tym wydrukować piekło. Słyszę też dziennikarzy, bo są nośnikami opinii, ale też jakieś opinie ekspertów, którzy mówią tak, to według prawa jest tak i tak. No ale to jest spojrzenie na pewien wycinek czegoś. Albo zagłosowaliśmy za zmianą, żeby nie było tak, jak było. Czyli 8 lat, a propos właśnie to potwierdza się, równoległa rzeczywistość. I ona dalej jest budowana. Bo skoro teraz jest badanie, ktoś wczoraj robił jakąś sondę, że mieszkańcy wsi, małych miasteczek są przekonani, że skończyła się demokracja w Polsce. Mało tego, że Polska się skończyła. I to, co tutaj moja szanowna koleżanka powiedziała, to ja bym jeszcze dołożył jedną rzecz. Że ta obrona telewizji jest tylko pretekstem. Bo zostało to zrównane przez Jarosława Kaczyńskiego, że obrona telewizji to jest obrona demokracji, wolności Polski i tak dalej. A wiecie dlaczego? Jeszcze tylko jedno zdanie. Bo sama obrona telewizji to jest nic. Nikt nie wyjdzie na ulicę w obronie telewizji. No właśnie to chciałam powiedzieć. A ale proszę, w obronie Polski to wyjdzie. Że jeżeli chodzi o medium prywatne, to wyborcy bronili przed politykami. A teraz trudno oprzeć się wrażeniu, że telewizji publicznej w cudzysłowie bronią politycy przed wyborcami. No trochę tak to wygląda, bo ludzie chcieli i też mówili o tym wprost, że chcą zmian w telewizji publicznej. Tylko pytanie, już pozostając w tej retoryce wojennej, czy ten blitzkrieg, który zrobił Bartłomiej Sienkiewicz, jest na pewno okej, okay, pani doktor? Z tym blitzkriegiem, ale to... Okej, okay, dobrze, zaraz będzie pan miał oczywiście okazję. Jest na pewno okej, okay. To znaczy tu dwie sprawy. Jedna taka, no... bardzo głęboko merytoryczna dla specjalistów naprawdę. Mm-hmm. I oni się tu będą spierać bądź nie spierać, coś mniemać bądź nie mniemać. I druga kwestia to pewnie taka, gdyby Polaków zapytać, czy jeżeli jakiś gremium podlega komuś, szefowi jakiemuś, mm-hmm. to czy ten szef ma prawo tym gremium zarządzać, no i wtedy Polaków powiedział jak najbardziej, no to w takim razie panu Sienkiewiczowi, ministrowi podlega, a zatem ma prawo. To są te proste wykładnie po prostu. A wykładnie, wiem, dla lepiej zorientowanych, jeżeli ma się w tych mediach pisowskich, bo wszyscy widzieliśmy od bardzo, bardzo dawna, że to nie były media społeczne. Jeżeli ma się, ogólnospołeczne w tym sensie, jeżeli ma się coś zmienić, to jakoś zacząć trzeba. Ba, trzeba zacząć odpowiednio szybko i odpowiednio konsekwentnie, bo tylko tak naprawdę taką władzę, która jest konsekwentna i sprawna, szybka, jesteśmy skłonni a popierać, b popierać
nadal. To się nie może po tych obietnicach wszystkich, że będzie inaczej, rozmyć gdzieś tam w słowach. Po prostu nie może. I z tej perspektywy patrząc... Czyli muszą być konsekwentni, po prostu. Tak. I z tej perspektywy patrząc miał słuszność, a ponieważ jest jednak jakieś prawne zakotwiczenie tutaj, no to nadal to gremia... Nawet dwa chyba całkiem. Nadal gremia specjalistów będą się spierać, a pan Sienkiewicz, o ironio, wzorem PiSu poniekąd, ma obowiązek wobec nas, którzyśmy go popierali, bo ja akurat tak, to znaczy te opcje, która teraz rządzi, nie personalnie tego akurat pana, wobec nas, którzyśmy te opcje popierali, no oni mają obowiązek porządkować, no i pokazać, że no tylko są... Panie doktorze, absolutnie tak, tylko wszyscy oczekiwali, tak sądzę przynajmniej, albo większość, że oni będą porządkowali jednak zgodnie z prawem, a nie wykorzystując podobne chwyty, co Prawo Naprawdę i Sprawiedliwość. Tak pani redaktor słyszała? Tak, tak bo, słyszałam. Tu jest taki element jeszcze kabaretowy w tym wszystkim, przepraszam kolegów z kabaretu, a mianowicie, że wykorzystuje się przepisy prawne, które sobie PiS uchwalił dla siebie, tak. myśląc o tak. tym, że będzie rządził do końca Wiecznie. Świata i dwa dni dłużej. No i w związku z tym, że państwo było prywatne, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ewentualnie jakiś tam myślicieli typu pan Suski, to nagle jest wyrwane to wszystko w takim momencie, że oni wyglądają na zaskoczonych cały czas. Bo do tych rzeczy kuriozalnych można mnożyć. Natomiast a propos szybkości, bo to też jest ważne. Tego blitzkriegu, tak? To ja uważam, że można byłoby zrobić dokładnie to samo, albo trochę inaczej, tylko tydzień wcześniej. Ja wiem, że jest 8 dni i że rząd ma 8 dni i naprawdę daję mu kredyt absolutny i proszę wszystkich, żeby już nie rozliczali z obietnic po 8 dniach. Natomiast zaprzysiężenie w sensie u pana Andrzeja w pałacu namiestnikowskim było w środę naprzeciwko Ministerstwa Kultury. To jest, tak jak ktoś nie wie, to znaczy, wystarczyło nie wsiadać do autobusu, tylko przejść na drugą stronę do Ministerstwa Kultury i podpisać te papiery już wtedy. To jest moje zdanie. Ale nie jestem prawnikiem. W związku z tym uważam, że dano czas na to, żeby okopać się na linii Woronicza. Myślę, że bardzo też to, że ta retoryka w telewizji rządowej była coraz gorsza. Coraz ostrzejsza. Tak, telewizja prywatna pisowska, bo nawet nie rządowa. Gorsza, ale ostrzejsza. Ostrzejsza, tak. Aż znaczy w sensie do takim. Aż do tego, że jakiś pan tam się zamknął w gabinecie i twierdzi, że nie wyjdzie. A to teraz, ale mówimy o tej narracji tuż po zaprzysiężeniu, że to byłoby. Znaczy, nie znam kraju na świecie, nie słyszałem kraju na świecie, gdzie telewizja opłacana z podatków obywateli i subsydiowana przez rząd jest antyrządowa. To jest jakieś kuriozum po prostu. No tak, ale ja mam wrażenie, że wielu prawników jednak twierdzi, że są bardzo mocne podstawy do tego, co zrobił Sienkiewicz. Są podstawy. Ale oczywiście. Nie urwali się z kosmosu i nie, minister Sienkiewicz nie wystawił się na strzał prokuratury, jak sądzę. Nie chodzi o szybkość. Tak, bo są dwie kwestie. Jest kwestia tego wyroku z 2016. Grudnia zresztą 2016 roku, w którym to, przypomnę tylko szybciutko, uznano, że niezgodnym z konstytucją jest odebranie kompetencji Radzie, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Więc. Na rzecz Rady Mediów Narodowych właśnie, tak jeżeli chodzi o obsadę stanowisk w zarządach i radach nadzorczych. Tylko, że ten wyrok nie został opublikowany. Cóż za zaskoczenie. Przedziwne. A druga sprawa, znacznie bardziej przyziemna i wydaje się, że ona może dla sądu znaczyć więcej, czyli kodeks spółek handlowych. Tak jest. Jeżeli spółka jest prowadzona przez lata źle, jeżeli mimo gigantycznych państwowych dotacji ma kolczy 2,5 miliarda, straty. To pan Sienkiewicz mógłby zostać uznany za osobę, która zaniechowywuje. Pani doktor, bo pani jest specjalistką od... Zaniechowywuje. Nie dopełnia swoich obowiązków. Tak, nie idźmy drogą... Zawsze nie mówię, idźmy tą drogą. Zmień retorykę, jeśli Polaków nie jesteś. A poza tym, jeśli wolno coś dodać, to my żyjemy w swoistych operach absurdu. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość zdążyło się tak obwarować różnymi przepisami, ustawami, które no, mieli szczęście, bo mieli własnego prezydenta i wszystko mieli własne, pan prezydent podpisywał ochoczo jako żywo. I ostatecznie żyjemy właśnie w operach absurdu jakich od takich na przykład, że można kogoś ułaskawić przed
skazaniem. To za chwilę. Skończmy. Czyli przeprowadzić rozwód przed ślubem, tak, nie? To jest świetne. Za sekundę, za sekundę o tym porozmawiamy, tylko chciałam jeszcze króciutko skończyć wątek mediów publicznych, jeżeli pani pozwoli. Nie wiem, czy pani oglądała wczoraj pierwsze wydanie 19.30? Niestety nie miałam tego niż... A wierzy pani w to, że uda się zbudować takie media publiczne sensu stricto? Takie polski BBC trochę? Natomiast to jest kwestia bardzo ciężkiej pracy i to się nie stanie w ciągu tygodnia. Ale obecnie rządzący nie ulegną pokusie jednak takiego lekkiego wykorzystania? To właśnie w to muszę wierzyć, bo jak dotąd polskie partie polityczne to miały do siebie, że najkonsekwentniejszą z nich był PiS i dlatego tak dobrze sobie radził, powiedzmy. Że oni robili swoje, niezależnie od tego, co kto tam opowiadał o prawie, bezprawiu, demokracji, braku demokracji i różnych innych pięknościach. Oni twardo robili swoje. Mhm. Więc jeśli teraz, różnica jest taka, że teraz w słusznej sprawie rzeczywiście politycy zaciągną ten hamulec ręczny i powiedzą, będziemy konsekwentnie robić swoje, to da się, ale powtarzam, nie w ciągu tygodni, a nawet nie w ciągu miesięcy. Pani redaktor, zbudować taką telewizję jak BBC, no to musi potrwać. Zresztą dziesięciolecia. Troszkę symbolicznie użyłam tego z porównania z BBC, rzecz jasna. Panie doktorze, daje nadzieję ten wczorajszy pierwszy program informacyjny? Ja tu się zgadzam z koleżanką, że tu nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o pewną myślenie technologiczne, bo różnica jest bardzo prosta. To mi daje taki asumpt do myślenia, że się nie pokuszą jednak na taki... Zresztą to byłoby bardzo ciężko zrobić, przebić PiS w tej prywatyzacji państwa. Natomiast ja tylko sobie przypominam, bo może nasi widzowie nie pamiętają, że za poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u przez 2 lata jeszcze ciągle był prezesem Andrzej Urbański, świętej pamięci, namiestnik, czy kolega, czy poseł, polityk PiS-u. W związku z tym psucie zawsze zaczyna się od jednego elementu i to później wraca. Jarosław Kaczyński wyrzucił Danutę Waniek z przewodnictwa. Ja wiem, to są zamierzchłe czasy, ale to się od tego zaczęło. Danuta Waniek była przewodniczącą Krajowej Rady tego i owego, czyli telewizji, ale ponieważ przegrali wybory, SLD przegrał wybory, to zrobiono jakąś tam machlojkę, już nie pamiętam, żeby skrócić kadencję. I to było pierwszy PiS. Teraz, jak była sytuacja taka, pan Daszczyński wygrał, zdaje się, proces po 7 latach. Tak. I też nie kładł się, tak jak pan Gliński, przy drzwiach, nie przykuwał się do wykładziny, do tapety i nie bredził. Ale tylko powiedział, drogą uroczy chichot, że to było na Mysiej, prawda? W dawnym urzędzie cenzury. Tylko powiedział, skoro przyjeżdża pan tutaj, bo to wtedy był minister skarbu, z panem Kurskim, politykiem czynnym PiS-u wtedy, to ja mówię, proszę bardzo, zapraszam was tutaj do gabinetu. Różnica jest kolosalna. Wszyscy ci, którzy porównują to do tego teraz, a jak było wcześniej, kłamią. Ale jakim hipokrytą trzeba być, żeby walczyć teraz o wolność mediów i stanowiska dziennikarzy, jak w 2015 i 2016 roku doprowadziło się, zwolniło albo zmusiło do rezygnacji jest ponad 200. Można przeczytać, pani dyrektor też jest na tej liście. Na szczęście nie dałam się wyrzucić. No, ale, no ale... Słuchajcie, ale jak już będziemy szukali tych takich przykładów hipokryzji i kabaretowości tego, w czym dzisiaj żyjemy, no to przepraszam, przecierałam oczy, a mam 4, jak widziałam, jak pani była marszałek Sejmu. Panią Jurowej na to, że tak... Płaczę w sukienkę, jak to mówił Michał Wójcik. Płaczę w biust, ja to tak nazywam. I to jest ta sama pani, która w końcu niedawno krzyczała, tu jest Polska, a nie Unia Europejska. Unia i tu nikt nie będzie. Bo chyba gorzej, tu jest Polska, nie Europa. Tak, czyli... Ojej, panie, kolego. Tak, się, taki był okrzyk. Naprawdę tak było? Tak, myślę, że taki był okrzyk. Innymi słowy... Prawda, to jest kwestia, ja już pomijam, nie chcę mówić o mentalności Kalego, chociaż pewnie trzeba by, najbardziej. Ale rzeczywiście łzy mi poleciały krokodyle, jak widziałam panią marszałek w tym kontredansie. Znaleźlibyśmy więcej takich przykładów, ale też chciałam, jeśli można, jedną rzecz tutaj przywołać. Jestem ciekawa, na ile się państwo zgodzicie, bo
pani redaktor pyta, czy to się tam te zmiany dadzą zrobić. Mhm. Pan odpowiada jak najsłuszniej. No to zależy, jak się będą wydarzenia działy. Owoż było jedno takie wydarzenie, które mam wrażenie, nie zostało skomentowane starannie. Mhm. Pan prezes Kaczyński na Woronicza. Przecież do tej pory było tak, że to z Nowogrodzkiej wydawano polecenia i pan prezes nigdzie nie musiał chodzić, bo któż by go śmiał fatygować i wszystko było wykonane. Natomiast teraz sam pan prezes Kaczyński to aż dwa razy. I nie spał. I nie spał, czyli inni słowy, szeregi być może, te pisowskie, być może nie są już tak karne, i tak żądne boju, jak no to było jeszcze do niedawna. Ale to też może być element następujących po sobie wydarzeń. A może, żeby tak... Kończymy ten wątek, dokładnie, jedno zdanie. Nie zapominajmy, nie traćmy z oczu tego, że PiS zawsze zarzuca swoim przeciwnikom politycznym, wrogom w tym przypadku, to, co sam robi. I już odbyła się zagranica, bo poskarżono się Jurowej, to teraz czekamy na ulicę, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka... Moment. Ja bym jeszcze nie odpuszczał tego, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj telewizja jest pretekstem. To nie jest w ogóle ważne. Oczywiście ona jest ważna w tym momencie tej tuby propagandowej, to jest jasne, no ale można się przerzucić jeszcze do różnych innych takich tam pana Rydzyka i kogoś jeszcze. Natomiast rzeczywiście to jest ten taki przyczółek, to jest walka w ogóle o to, żeby utrzymać konsolidację tego obozu i żeby dać szansę, bo żołnierze idą z jakiegoś powodu, albo że są głodni i idą w jakimś celu, ci nie idą, bo są najedzeni, nawet się turlają. W związku z tym trzeba wrzucić ideologię. Próbuje się wrzucić wojnę religijną, ale teraz po tyłach daje Kościół, który się rozleniwił przez te 8 lat bardzo mocno. W związku z tym potrzeba konsolidacji. Stąd jest ruch pana prezesa no bo jakby pojechali oni do niego, to znaczy, żeby wyszli z tego Woronicza, już by tam nie weszli. Mhm. A poza tym pan prezes żyje w młodości i prawdopodobnie potrzebuje tego skoku przez płot jeszcze i tak różnych rzeczy, czyli te deficyty, które ma jako polityk, próbuje zaspokoić w ten sposób, że oni usiedli i całą noc czuwali, żeby tam się nikt ale nie wdarł. Pani mam wrażenie, że jednak teraz już pan prezes musi osobiście dojrzeć, bądź osobiście zaszczycić. No jeżeli siedział tam do 6:10 rano. Nie wystarczy tylko głos. Już nie wystarczy tylko głos z Nowogrodzkiej, żeby kochać, trzeba widzieć. A propos głosu z Nowogrodzkiej, przechodzimy do drugiego tematu, ale przy tym samym głosie zostajemy. Jarosław Kaczyński postanowił wypowiedzieć się w sprawie prawomocnego wyroku, który w środę został ogłoszony w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego. Oczywiście stwierdził, że ten już pierwszy wyrok w roku 15 to był niebywały skandal i w ogóle sytuacja, która powoduje, że polski wymiar sprawiedliwości się skompromitował. Natomiast teraz tenże wyrok ze środy skomentował krótko, że to sędziowie powinni za to usiąść na ławie oskarżonych i bardzo długo pokutować. No to jest typowe podejście państwo to ja. No. Nic dokładnie. Się nie zmieniło od czasu wyborów u pana prezesa, jak widać. No, pogłębia się, dlatego mówię, że... Pani doktor. To już nawet nie w tym rzecz, że u pana prezesa się nie zmieniło. Proszę zauważyć, że uczono nas, już w szkołach nas uczono, były nawet stosowne przedmioty, na których nas tego uczono, że nie podważa się wyroków sądów, niezawisłych sądów. To niepopularne podejście teraz jest. No, odchodzi się od tego. Pan już powiedział, odchodzi się od tego, tylko w jakim kierunku się odchodzi. Zapytajmy jeszcze. Przeciwpołożnym, dokładnie. Dobrze, odchodzi się, ale ja bym pytała, odchodzi kto? Jeśli odchodzą czołowe postaci rządzące krajem, pan prezydent, szef największej, do tej pory krzyczą i słusznie biorąc arytmetykę, zwycięskiej w wyborach partii politycznej, a to już przestaje być kabaretowo zabawne, to zaczyna być groźne. Dlaczego? No bo chociażby dlatego, że jeżeli się mówi, że wyroków sądu wykonywał nie będę, a dlaczego, bo nie? No wyrok jest godny pogardy, mówi pan Kamiński. A to wie pani, nie uznajemy, to była taka komedia, kabaret i w ogóle... No przepraszam, ale taka sytuacja nazywa się rewolucja. Anarchia. No to skąd oni siedzą? Najpierw anarchia, dobrze, ale potem rewolucja. Tak jest.
odrzucamy to państwo tak razem z jego agendami, wyrokami, czynownikami tak i czym tam chcecie. A u nas to się dzieje, przepraszam, to jest w wykonaniu parlamentarzystów i najwyższych urzędników tego państwa. No to coś jest tutaj bardzo, bardzo nie halo i pewnie by trzeba rzeczy poobjaśniać. Czasem mam wrażenie, nie ja jedna, że i pan prezydent nie wie, co mówi. A naprawdę, nie mów, co wiesz, wiedz, co mówisz. Naczelna zasada. I nie on jeden. Panie doktorze, teraz do pana doktora. Tylko do czego ta sytuacja doprowadzi? No bo jeżeli mamy prezydenta, który podaje w wątpliwość wyroki sądowe, robi to także prezes największej partii opozycyjnej i największej partii sejmowej, największego klubu sejmowego. Jeżeli robią to sami skazani, mówią... My się tym przejmować nie będziemy, po czym wchodzą na salę plenarną po wygaśnięciu mandatów, pokazują gest Wiktorii, a potem gest Kozakiewicza, no to sprawa idzie bardzo daleko i zastanawiam się, jak to rozchwianie, to budowanie alternatywnego państwa może zaszkodzić temu państwu właściwemu. No, to może zaszkodzić bardzo. Natomiast nie wiem, dlaczego jesteśmy zdziwieni, jeżeli ktoś jest jeszcze. Dlatego, że pan prezes Jarosław Kaczyński nie uznaje wyroków od kilkunastu lat różnych, z tego co pamiętam. Nie wykonuje po prostu. Ale nie wykonuje, ale nie chodzi i nie krzyczy po wszystkich mediach, że ich nie uznaje. Dlatego mówię, że to się pogłębia. Poszło dalej, tak. Tak, to taka jest choroba no, kiedyś królów. I pan Kaczyński pomylił sobie ze swoją partią, to już o tym też rozmawialiśmy kiedyś, że oni nie rządzili, oni panowali w Polsce. To jest duża różnica między rządzeniem a panowaniem. I teraz to, co robi Szymon Hołownia, ma bardzo duży walor edukacyjny, ponieważ on pozwala im się wykrwawić medialnie i każdy pokazuje, jak daleko można upaść, jak nisko, chociaż niektórzy nie mają tej wysokości, żeby upadać, bo i tak są już nisko. Natomiast wszystkie te demony się pojawiają przed tym marszałkiem Sejmu, który naprawdę wytrzymuje ciśnienie i inteligencją ich po prostu kasuje, ale on, zanim wyłączy mikrofon, to jeszcze im pozwala się skompromitować na własny rachunek. I teraz scenariuszy jest kilka oczywiście, bo może być scenariusz skrajny, czyli taki, że jednak doprowadzą do jakiejś rewolty. Pamiętajmy, że do 13 stycznia jeszcze jest izba, która nie jest uznawana w Europie i na świecie jako izba prawna. Będzie mówiła o legalności wyborów, czy że wybory odbyły się w sposób legalny. Tam jest taki kruczek, nie wiem, czy się na to zdecydują. I wtedy te 11,5 miliona ludzi będzie musiało wyjść na ulicę, czego byśmy bardzo nie chcieli, bardzo byśmy nie chcieli. Druga skrajność jest taka, że wyrok sądu będzie wykonany, to znaczy policja po odwołaniu się... Bardziej, że PiS zmienił prawo w tej właśnie chciałem tej powiedzieć, że ten sznurek został ukręcony przez pana Ziobrę, który... no, po prostu zaostrzył bardzo mocno pewne przepisy prawa i teraz te przepisy prawa będą działały na wyrok, który został wykonany. Czyli po odwołaniu ewentualnym, który nie będzie rozpatrzony, nie wiem jak będzie, ale załóżmy, że wyrok zostanie utrzymany, no to panowie powinni być doprowadzeni do więzienia. I krzyczenie o tym, że to będą pierwsi więźniowie polityczni, trzeba wytrzymać po prostu. No to trudno, to będą. Trzeba odkrzyczeć, przepraszam. Ale właśnie to jeszcze ale jedno ci panowie zdanie, nie byli skazani za politykę. A to jest jeszcze, tylko za recydywa jest. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ci panowie jeszcze będą stawali przed sądem, podejrzewam na 100%, w sprawie Pegasusa. Właśnie to ułaskawienie teoretyczne, w cudzysłowie, prezydenta z 15 roku doprowadziło ja do sytuacji, w której ci sami panowie działali chyba jeszcze gorszymi metodami niż w przypadku afery gruntowej. Ale to właśnie dlatego, że jak jest recydywa, to zawsze jest gorzej. I ja też o tym mówię, bo rozumiem, że o prezydencie za chwilę. To też jest właśnie psucie państwa. My do końca jeszcze nawet nie wiemy, jak to państwo jest zepsute. Natomiast co nam komunikuje prezes Kaczyński? Okopcie się, zróbcie wszystko, żeby was nie wykopali ze spółki, tam z czegoś jeszcze. Czyli anarchia idzie w dół. I w pewnym momencie, a o to chodzi w ogóle, bo o co chodzi, żeby rozwibrować to państwo? No właśnie, żebyśmy nie przystawalibyśmy do Unii Europejskiej, do NATO. Jest wojna za granicą, jak ktoś zapomniał, i Putin wcale nie przegrywa tej wojny. W związku z tym to naprawdę wszystko ma wielkie konsekwencje. I taka ujęcie zabawowe, że telewizja taka czy inna, to naprawdę jest drugorzędne w tej chwili. Tylko to jest pretekst do tego, żeby pokazać, że właśnie jest źle, że zabrali nam władzę, że ukradli. Po kolei te mity się nie budują.
Czy teraz się zbuduje? Zobaczymy. Bo nie zbudował Morawiecki, nie zbudował tam ktoś jeszcze. To wszystko legło w gruzach. Ludzie są zmęczeni. Natomiast ja tylko mam jedno pytanie do rządzącej ekipy i jedno z mojej działki. Gdzie jest jakiś przekaz rządowy, gdzie jest rzecznik rządu, który by... on czy ona, bo nie słyszałem... Nie będzie rzecznika chyba, z tego co wiem. Ja słyszałem, że ma być jakaś Jan Grabiec kobieta. Na razie podobno pełni... Ale Jan Grabiec nie da rady, bo musi tyle rzeczy robić na raz, z całym szacunkiem, no to bycie szefem komitetu to jest orka. W związku z tym, to może kto... Czyli uważa pan, że nie komunikacyjnie nie dźwiga nowy rząd tego nie dźwiga trochę? W ogóle tego. Nie dźwiga w ogóle tego, ja bym nowemu się. Rządowi też dał taką... jakby mieli mieć... Ja rozumiem, że wszystko jest ważniejsze, ale niestety żyjemy w czasie informacji. I obrazki z telewizji, że tam ktoś blokuje i tak dalej, mówią więcej ludziom, którzy to oglądają, niż cała narracja, która tam się odbywa. Ale jeżeli nie ma narracji, podam przykład. Katastrofa smoleńska jest idealnym przykładem na to, jak rząd poprzedni Donalda Tuska zawalił sprawę. Bo Donald Tusk wyszedł z założenia, zresztą słusznego wtedy na logikę, że prawda się sama obroni. I nie komunikowano w tym kierunku w zasadzie niczego. No i Antoni Macierewicz zbudował przez te 10 lat fantastyczne podłoże do tego, żeby namieszać ludziom w głowach... To się nazywa mitem smoleńskim, tak, co ma wyznawcy. I on jeszcze funkcjonuje. To był ten mit, który ostatnio się udał. I teraz, jeżeli ta narracja nie będzie kontrnarracją, że damy czas, ja rozumiem, że musi być czas na zbudowanie. Ja oglądałem wczoraj 19.30. Natomiast trochę tego czasu nie ma. To znaczy, ludzie, którzy oglądali tylko i wyłącznie TVP Info czy TVP, muszą też dostać informację, dlaczego tego nie ma, dlaczego jest inaczej i jak jest naprawdę. Bo tutaj nawet nie trzeba kombinować za bardzo. Po prostu trzeba pokazać, jak jest. I to może być taki Truman Show dla większości. Pani doktor, rozumiem, że pani tutaj zgadza się, że komunikacja na razie szwankuje nowego rządu ze społeczeństwem, mimo że było obiecywane, że będzie inaczej. Jest bardzo potrzebny nawet nie jeden rzecznik, a czterech i bardzo konsekwentna narracja, naprawdę słowo powtarzane, zaczyna istnieć i poczkować. Ale musi być konsekwentnie a po co się powtarza? Paragrafy i te spory prawnicze, które naprawdę są hermetyczne, których ludzie nie chcą słuchać, nie rozumieją i te spory niekiedy naprawdę bardziej się nadają na sesje akademickie, gdzieś tam w uczelniach, niż jako przekaz, który medialnie mają ci Polacy zaabsorbować. Nie zaabsorbują, nie mogą. Nie wszyscy jesteśmy prawnikami. Brak rzecznika, brak jednolitej, zwartej retoryki jest ogromnym błędem. Naprawdę Kator miał rację, kiedy o czym by nie mówił, to kończył. A poza tym Kartagina powinna zostać zburzona. Potrzebny jest dla tej ekipy, która teraz rządzi, Jacek Kuroń 2.0. Kuroń? No, Kuroń 2.0. Czyli ktoś, kto będzie, nie wiem, czy jedna osoba, będzie tłumaczył... Nie, nie jedna, cztery. Może i pięć każdego dnia, tygodnia ktoś inny. Ale żeby po prostu... Kuroń, pamiętacie, tak? Pojawiał się i mówił, dlaczego Balcerowicz robi coś tam. I ludzie słuchali, bo on to tłumaczył. W tej chwili teraz, jak każdy ma różne źródła dostępu, a nie ma jednego spinu, przepraszam za słowo, ze strony rządzących, no to każdy mówi swoje i właśnie porusza się w tym, czym jest. No, a tu paragraf taki, a tutaj emocja taka. I ludzie tego nie składają w całość. Nie ma obrazka. Jest zestaw puzli, które są, wygraliśmy. To jest nasza wygrana. Nie ma obrazka, ma nikt nie składa tego... I tu mówimy, jak rozumiem, szczególnie o tej części społeczeństwa, która nie jest przychylna obecnej władzy, bo też znowu nie można jej zostawić poza bocznym torem. Nie, absolutnie, nie wolno. Nie wolno. Natomiast jeszcze grupa jest pomiędzy. Tak. Ani za tą władzą, ani za poprzednią. Która chciałaby rozumieć. Tak jest. A na dzisiaj rozumieć się nie daje. Zwyczajnie nie daje. Ja też obszedam czasami. Przeszliśmy. Niemożliwe. Możliwe. A propos Mariusza Kamińskiego i rozumienia, pani doktor, jestem bardzo ciekawa pani opinii jako ekspertki od mowy werbalnej, niewerbalnej. Co pani wyczytała wczoraj, widząc Mariusza Kamińskiego wkraczającego, jakie czasy taki Napoleon, na salę plenarną z gestami Wiktorii, kończącymi czy zwieńczającym tę sytuację gestem Kozakiewicza. Pani widzi strach w tych oczach, czy raczej właśnie poczucie bezkarności i pewności, że będzie okej? Lęk tam też jest, ale przede wszystkim, wie pani, gdybym to miała przeczytać, no nie mogę, bo jakoś mnie wychowano
bo to jest naprawdę, musiałabym czytać, mam was tam, co powiedział marszałek Niedźwiedź Wielki Ham. To fraszka Stautingera była. Piękna. Natomiast on się jednocześnie boi i zbroi, trochę jak ten zając. Boi i zbroi, bardzo ładne. Ale taki zając przyciśnięty się do ściany potrafi niekiedy bardzo, bardzo mocno ugryźć. Jest też takie powiedzenie, że jak piany zając w kapuście. Tak. Koniec cytatu. Ale ja widzę jeszcze jedną rzecz. Pewien typ nie tylko już przyzwolenia, ale i aprobaty. I to by trzeba panom posłom opowiedzieć. Panowie, czemu wy klaszczecie temu, że nagle mam was tam, czyli nie w głowie, ale z drugiej strony i niżej. Na końcu przewodu pokarmowego ktoś też... A też można. Albo jak albo chcesz... w tym miejscu, gdy plecy kończą swą szlachetną... Albo jak chcesz grzeczniej, to gdzie i siedzieć niewygodnie i wychodzić niepolitycznie. To za głową, ja lubię Sienkiewicza. No więc... Henryka! Czego... Ale prapradziadka, rozumiem. A to zdecydowanie tak. Pana ministra nie czytałam. Chociaż ostatnio szczerze. Chodzi taki mem, nie wiem, czy państwo widzieli w internecie, największe dzieła Sienkiewicza. I tam Krzyżacy, Fowadis, likwidacja TVP Info. To jest to. No dobrze, ale wróćmy do meritum. Tak, a propos Mariusza Kamińskiego, bo to jest poważna sprawa. Trzeba by panom posłom, co was tak cieszy? Przepraszam, ale to, że schodzimy naprawdę na poziom, no nie chcę powiedzieć kloaki, ale aż ale oni nie schodzą, oni tam są. Dobrze, oni tam są, ale dlaczego oni chcą mnie podłączyć do kolektywu? To by trzeba nazwać. Ale tam w ogóle jest taki problem. Pamiętamy panią Lichocką, jej środkowy palec. Teraz z gostem Kazakiewicza pan Kamiński. No bo skoro środkowy palec przeszedł i poszedł i pani Lichocka no bardzo tak, prawda, patrząc na prosto w twarze, włosy poprawiała. Nie, drapała się w oko. A drapała się w oko już było. Ja wczoraj skomentowałam, uchwyciwszy na szybko to, ten moment pana Kamińskiego, że chyba jednak w oko się nie drapał. No właśnie, w co się drapał pan Kamiński? Nie chcę już wiedzieć. Nie, trzeba by go przytrzymać, nawet jeżeli nie chce odpowiedzieć. Panie doktorze, tylko co z tym zrobić? Pokazywał, gdzie się łamie ten stojak na choinkę. Wie pani, już było. No tutaj jest... Może pan marszałek powinien był wyrzucić go z obręb za zwyczajne gwiaduszcze. W ogóle, a właśnie, czy po pierwsze, co zrobić, panie doktorze, a po drugie, czy marszałek Szymon Hołownia nie postąpił wczoraj zbyt łagodnie, czy zrobił dobrze, nie zaogniając dodatkowo sytuacji? To zawsze do dyskusji. Czas pokaże. Tak, bo to jest bardzo trudno odpowiedzieć. Natomiast marszałek Hołownia, już mówiłem na początku naszej rozmowy, bardzo dobrze sobie radzi, ponieważ dźwiga to chamstwo nawet jawne, jakoś bardzo to ładnie siłą i godnością osobistą, a przy okazji inteligencją i refleksem. To jest duży plus. Natomiast tutaj mówimy panowie, ale też panie w tym uczestniczą. W związku z tym, może by się ktoś tak zastanowił przez święta, spojrzał w lustro, jeżeli ma, i zastanowił się, czy warto zniżać się do poziomu tych najprostszych... No, ja wiem, że to jest zaplecze intelektualne Prawa i Sprawiedliwości, no ale tak sobie pan prezes wybrał. Bo pan prezes skorzystał z tego BMW. Czy bierny, mierny, ale wierny. Natomiast zapomniał, że w tym to są trzy litery. Poza biernym i wiernym jest jeszcze mierny. A na miernotach nie da się zbudować wielkiej idei. Można coś zburzyć. To jest oczywiste. Barbarzyńcy burzą, nie myślą, burzą. I to jest ta faza właśnie tego burzenia. Natomiast jeżeli będzie trzeba coś zbudować, to tam nie ma kim tego budować, bo bezradność właśnie posła Suskiego, który przecież jest tam naprawdę zapleczem intelektualnym. Ugoda pod zdechłym Tuskiem. No, to wczoraj padło wybitnie, tutaj. Tak. To wyjątkowo ale to, też ale no, bo ludzie, którzy nie mają z czego czerpać i mają, bo to jest 8 lat władzy, żeby było jasne. 8 lat władzy zrobiło spustoszenie w moralności, w mózgach, jeżeli ktoś posiadał i w tych wszystkich zachowaniach, bo to widać jest. W moralności, jeśli ktoś posiadał. Też, ja mówię, właśnie o tym mówiłem, tak. I teraz pokazuje to, jak władza jest zabójczym narkotykiem. Że jeżeli ktoś nie potrafi z tego korzystać, to w zasadzie prowadzi to do niestety złotego strzału, jeżeli chodzi o władzę. I to, że Kamiński tak się zachował, mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego, że on takie wstawki już miał. Nie wiem, czy pamiętacie konferencję zoofilską, którą
zrobili z Wąsikiem. Tak. No właśnie, tak. Czyli jeżeli ja mam w swojej mapie poznawczej coś takiego, że mogę tak zrobić, to będę tak robił. No tak, a pod presją, się, tak, temu, i to jak temu państwo dziwić. Oglądacie, to pamiętajcie, że ludzie, ci ludzie są pod straszliwą drodzy presją pójścia do więzienia. Goście kochani, już dostałam na ucho od Michała, że wychodzimy, że musimy kończyć powolutku. A życzenia jeszcze, możemy złożyć? Tak, to za chwilę, ale jeszcze o panu Andrzeju Dudzie chciałabym dwa słowa. Czy państwo uważają, że wiemy, że to jest temat na zupełnie długą jeszcze temat płytka dyskusję. Rzeka. Umówimy się może w styczniu na taką analizę, jeżeli państwo będą mieli ochotę i będą chcieli przyjść. Natomiast krótko ja się zastanawiam po tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatni tydzień. Czy ta perspektywa współpracy Kamińskim, Wąsikiem, KRS-em umarła, zanim się narodziła tak naprawdę? Czy, bo ja wiem, że pan doktor nie ma złudzeń co do współpracy z prezydentem i wie, że jej nie będzie. Pani doktor? Pan prezydent jest w pacie, ogromnym pacie. A pan... Pat jest w pacie? Pat jest w pacie, tak. A pan prezydent... I w pataszonie jeszcze. Tak jak go znamy, proszę stawić pataszona, tak jak go znamy, tak osobowościowo. Bardzo jak gdyby nie potrafi wychodzić z takich, z tego rodzaju kryzysów, nazwijmy to, psychologicznych. Znaczy, trudno, bo nie potrafi z żadnych. Po prostu mota się i wyjść nie potrafi. No to nie jest prezydent, który wali pięścią w stół, ani to też nie jest prezydent, który szuka gdzieś tam wyjść kuluarowych, zakulisowych, jakichś prób dogadania się. No. Panie doktorze, pan liczy jeszcze w ogóle na jakąkolwiek współpracę rządu z Pałacem Prezydenckim, czy nie bardzo? Czy w ogóle nie, się znaczy, rozjedzie już? To się rozjedzie. Znaczy, od 1 stycznia będzie 18 miesięcy do wyborów, zdaje się. Jest wiceprezydent, ma stalerek, ale widać, że gra powyżej swoich możliwości, jeżeli chodzi o politykę. I może bardziej to ją rozumie i próbował coś tam zrobić. No i pan prezes przywołał do porządku pana Andrzeja Sebastiana Dudę. No i wyjście polega na tym, że zrobi minę taką czy inną. No i jest raczy też oczywiście robić sobie żarty, rozumiem, bo nie podejrzewam, że doktor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wie, jak działa prawo. W związku z tym opowiada nam te różne bajki, opowiada nam swoje marzenia, jaki chciałby być prezydentem. Natomiast no, nic się nie zmieni, bo się nie może zmienić. Tak jakby czekał, aż ktoś to rozwiąże za niego. Tak, no. Żeby zdjąć ten ciężar. Tak. Natomiast no, mówię, no, można jeszcze liczbę żartów mnożyć. Jest to przerażające, że wybraliśmy jako społeczeństwo w niezbyt równych wyborach po raz drugi osobę, która nie nadaje się na to. To czasami tak jest, że się człowiek nie nadaje. Drodzy państwo, ten ostatni tydzień i właściwie nasilenie wszelkich możliwych zdarzeń no trochę pokrzywało mi plany, bo to nie było podsumowanie roku, bo trzeba było skomentować na bieżąco to, co się wydarzyło. Ale wydaje mi się, że ja właściwie miałam zrobić taki ranking, zapytać państwa o najważniejsze wydarzenie mijającego roku, ale chyba właściwie zgodzimy się co do jednego, że jednak zryw obywatelski, wybory, 15, rekordowa frekwencja 15 października i obudzenie się społeczeństwa obywatelskiego to jest coś, co ten rok będzie znaczyło już chyba na zawsze. Tak jest. Na pewno i to będzie ważki rok. Generalnie w naszej lechitu w historii, niezależnie od tego, jak się wydarzenia potoczą, będzie to ważki rok. A teraz ja zacznę, jeśli pozwolicie. Ale już musimy kończyć. Bo niezależnie od tego, co powiecie, ponieważ o panu Glapińskim nam się już nie udało, to też bardzo ciekawa ścieżka. Musimy się spotkać w styczniu, panie doktor, ja sama pani widzi. Wszystkim Polakom życzę po pierwsze, drugie i 22 kufereczek, stóweczek, pod choinkę. Tak od Mikołaja, bo jak tak dalej pójdzie, to to będzie ten łyk tlenu, który nam się należy. To może ja kontynuuję. Ja życzę wszystkim ciepłych, wesołych, wesołych, naprawdę wesołych, nieśmiesznych świąt w gronie rodzinnym. Nie dajcie sobie się podzielić w rodzinach, żeby jakiś Liliputin wam namieszał w garnkach. Nie słuchajcie fałszywych proroków, jest czas miłości. Kochajcie się i bądźcie dla siebie dobrzy. No to za mi pozostało. Już amen. Po prostu tylko pozostało amen. Drodzy państwo, bardzo dziękujemy państwu za ten rok. Ja mam nadzieję, że to światło, które zaświeciło kilka tygodni temu, będzie rozjaśniać państwu te stoły wigilijne i nie tylko. Proszę się nie kłócić, a jeżeli już, to zdecydowanie na wyższym poziomie.
tego sporu, niż państwo mają szansę obserwować w Sejmie, choć marszałek Hołownia daje jakąś nadzieję, jak można pięknie się różnić. Także wszystkiego dobrego dla państwa. Pięknych, spokojnych świąt, dobrego nowego roku, jeszcze lepszego 2024. My państwu bardzo dziękujemy, że byli państwo z nami. Dla nas to był rok niesamowity dla Ekspresu Biedrzyckiej i miejmy nadzieję, że kolejny będzie równie dobry albo i lepszy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się nisko, wracamy do państwa 3 stycznia. Także proszę przez ten czas, przez tę przerwę, nie najkrótszą, o nas nie zapomnieć. 3 stycznia, 9:07, tutaj nic się nie zmienia. To jest ta stała. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. A teraz już raport, Jan Złotorowicz. Dzień dobry, witam państwa po raz ostatni w tym roku z tego studia. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. Dzisiaj trochę dłuższy niż zazwyczaj, więc rezerwujcie proszę czas. Dwóch gości. W pierwszej kolejności porozmawiamy sobie o polityce, ale też i o relacjach tej polityki z Kościołem i w ogóle z szeroko rozumianą religijnością, więc Tomasz Terlikowski. Witam. Dzień dobry, redaktor, filozof, w zasadzie nie wiem, czy potrzeba przedstawiać, ale... RMFFM można powiedzieć. Dla porządku. Panie redaktorze, no, obaj przecież słuchaliśmy uważnie bardzo expose Donalda Tuska i odniosłem wrażenie, że Kościół katolicki powinien, szczególnie hierarchowie, dosyć spokojnie patrzeć na to przejęcie władzy przez Donalda Tuska. I to mnie specjalnie nie zaskakuje. Donald Tusk potrzebował przejąć elektorat lewicy, co mu się udało, trzeba powiedzieć. Lewica w obu swoich odsłonach partii Razem i Nowej Lewicy zebrała mniej głosów niż ona sama się spodziewała. Co oznacza, że znacząca część, istotna część wyborców lewicy zagłosowała na koalicję. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk przejął bardzo zdecydowanie nie tylko postulaty światopoglądowe, co można jakby potraktować jako dość naturalny proces, ponieważ Polacy się zmieniają. Centrum w sprawach światopoglądowych przesuwa się, powiedzmy, w lewo, no tak już umownie rzecz ujmując. Natomiast on przejął także silnie antyklerykalne postulaty lewicy, co, przypomnijmy, nie było wcale oczywiste. Platforma przez lata uchodziła za partię chadecką. Jeszcze cały czas jest w chadeckiej międzynarodówce. Czy będzie, to zobaczymy po tych wyborach, ale jest, to prawda, nie ma co do tego sporu, ale to może nie jest najistotniejsze, bo wiele partii europejskich, które są w chadeckiej międzynarodówce, nie prezentuje już chadeckiego status quo, tak powiedzmy, jeżeli w ogóle coś takiego jeszcze istnieje, ale więc przejął te postulaty, które nie były oczywiste dla Platformy. Nawet jeszcze całkiem niedawno one nie były takie oczywiste. No dobrze, ale teraz przychodzi pragmatyka rządzenia. I po pierwsze, Donald Tusk ma świadomość, że ten Sejm, choć wygrała w nim dawna opozycja, czy koalicja 15 października, to równocześnie, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jest podzielony bardziej i mniej po liniach politycznych. To znaczy, wydaje się,
że jeśli liczyć na przykład zwolenników zmiany, głębokiej zmiany ustawy aborcyjnej, to nie ma na to nawet większości zwykłej, tej połowy, bo wydaje się, że większość parlamentarzystów, PiS, Konfederacja, część PSL-u i część Polski 2050, a być może nawet jeden poseł Lewicy, będą przeciwko tej zmianie. Dodajmy od razu, co chodzi, bo to już jest gotowy projekt. To nie jest tak, że kiedyś coś tam tak, jest, no jest, tylko projekt, jest gotowy tylko projekt legalnej aborcji do 12 tygodnia życia. Ale nawet jak go przegłosują, to jest jeszcze prezydent i on zamyka całą dyskusję, bo on nie podpisze. To znaczy, to wiemy, to tu będzie weto. I nie ma opcji, żeby to weto przełamać. Ale żeby to trafiło do niego na biurko, do podpisu, najpierw musi... Połowa, a to wcale nie jest oczywiste. Po drugie, Donald Tusk ma świadomość, że jego wojewodowie, których za chwilę przecież będzie mianował, że jego partyjni koledzy na dole muszą się dogadywać w bardzo wielu miejscach Polski. Nie tylko z samorządowcami, ale również z biskupem miejsca i tak dalej. I to znowuż nie jest nic nowego. To znaczy wiadomo, że w wielu miejscach w Polsce biskup jeszcze wciąż ma coś do powiedzenia. To jest drugi element. I po trzecie, mamy cały system prawny, który jest jakiś oparty na konstytucji, napisanej, przypomnijmy, wbrew Kościołowi wtedy. Kościół nie był nim zachwycony, chociaż popierał oficjalnie, ale wielu ludzi Kościoła było przeciwko, prawica była przeciwko. Pisali tą konstytucję wspólnie politycy lewicy i Unii Wolności, o tak powiedzmy. I te zapisy są jednoznaczne. Nie da się wyrzucić katechezy ze szkół. Nie tylko dlatego, że jest konstytucja, również dlatego, że jest konkordat i również dlatego, że są umowy państwo, wspólnoty wyznaniowe z innymi wspólnotami czy kościołami w Polsce. Znaczy inaczej, żeby to zrobić, to trzeba to wszystko zmienić. Zmienić konstytucję, nie ma takiej większości. Nie ma takiej, wypowiedzieć konkordat i zmienić te umowy. Tak. I nikt w tej chwili się na to nie zgodzi. Nie ma połowy nawet posłów, żeby wypowiedzieć... Znaczy, że on mógłby to zrobić samodzielnie, ale no nie w tym układzie politycznym. Ani PSL, ani Polska 2050 nie będą za wypowiedzeniem konkordatu. Moim zdaniem nie będzie za tym również sam Donald Tusk, bo to jest ogromne zamieszanie międzynarodowe, które się nikomu nie opłaca. W związku z tym, jeśli tak jest, no to on musi się zacząć układać z Kościołem. To oczywiście nie oznacza, że nic się nie zmieni. Tak nie jest. Już widzimy, że się zmieniło. Co notabene jest najlepszym przykładem na to, że zmiany nie przyjdą od polityków. Zmiany przyjdą od społeczeństwa i zmiany zaczną się od tego, że społeczeństwo po prostu jednoznacznie da sygnał, z badań to będzie wynikać, albo z postawy, że jakieś elementy tego, czego Kościół by chciał, są dla nich nieakceptowalne. I to już widzimy. Generalnie widzimy, że społeczeństwo nie chce Kościoła w debacie publicznej. To ma swoje dobre i złe strony od razu, powiedzmy, bo jeśli Kościół odgrywałby rolę rzeczywistego, można powiedzieć, głosu sumienia, czy takiego autorytetu sumienia, to jego głos byłby ważny. Ale Kościół sam sobie strzelił w stopę i przestał być takim głosem. Po pierwsze, był zbyt partyjny, po drugie, nie potrafił załatwić własnych problemów, zrzucając je trochę na innych. Natomiast no, doskonałym tego przykładem jest to, co się wydarzyło wokół in vitro. Gdzie okazało się w sposób niebywale mocny, że Kościół nie jest już żadnym autorytetem. Nie jest żadnym autorytetem, i to trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie, dla większości polityków. No bo zobaczmy, mamy sytuację, w której wiele lat temu Kościół zablokował pomysł Gowina, żeby w Polsce wprowadzić rozstrzygnięcia dotyczące in vitro niemieckie. Co by blokowało powoływanie nadliczbowych zarodków. To jest głównym z perspektywy Kościoła. Moim zdaniem nie tylko Kościoła zresztą, bo jeśli traktujemy zarodki jako coś więcej niż po prostu tkankę, jeśli przyjmujemy, przyznajemy im jakiś status moralny, no to nie możemy traktować tego, że setki, może setki tysięcy tych zarodków znajduje się zamrożonych. I my nie wiemy, jaki jest ich status, co można z nimi zrobić, czy można je, no mówiąc brutalnie, rozmrozić i spuścić do kanalizacji, czy można je wszczepić innym, nie, czy można je wykorzystać do badań. No to jest realny problem, ale wiele lat temu Kościół zablokował ustawę Gowina, wtedy nie byłoby nadliczbowych zarodków i wprowadzono liberalną ustawę. Później PiS jedyne, co zrobił, nie zmienił tej ustawy. To jest bardzo charakterystyczne. Politycy PiS-u wiedzieli, że społeczeństwo chce pozaustrojowej metody zapłodnienia. W związku z tym jedyne, co zrobili, to pozbawili jej
finansowania. I zobaczmy, co się dzieje. W efekcie tylko najbogatsi mogli sobie na to pozwolić. Tak, albo tam, gdzie samorządy dofinansowały. W wielu miejscach dofinansowały, w Częstochowie. Znaczy właśnie, to z kolei dało bardziej liberalnym, postępowym politykom jakby możliwość zabłyśnięcia u siebie w lokalnym samorządzie. I teraz przychodzi zmiana. Wiadomo, że w tej sprawie także konserwatywni Polacy nie mają wcale jednoznacznych poglądów, także wyborcy PiS-u nie mają. A czy sami politycy PiS-u, bo kilku z nich głosowało za... głosowanie z nad refundowaniem i nagle się okazuje, że premier Mateusz Morawiecki głosuje za. Prezes Jarosław Kaczyński wstrzymuje się od głosu. No to jest bardzo ważny sygnał. To nie była duża grupa, ale to jednak była znacząca grupa w PiS-ie. No i potem mamy dalszy ciąg wydarzeń, ustawa przechodzi, idzie na biurko prezydenta. Kilka godzin przed podpisaniem lub nie tej ustawy swój list wydaje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. List dramatyczny, dlatego że mieszający rzeczy ważne w debacie publicznej z kompletnie nieważnymi. Rozważania, czy in vitro jest leczeniem, czy nie, to jest czysta retoryka. To znaczy z perspektywy rodziców, którzy nie mieli dziecka najmniejszego znaczenia i mają dziecko, to czy to jest leczenie, czy to jest nieleczenie, w ogóle się nie liczy. Nie ma znaczenia z perspektywy debaty publicznej to, czy dziecko ma prawo do pochodzenia, poczęcia w naturalnym akcie z matki i ojca, czy nie ma. To są rzeczy trzeciorzędne. To, co najważniejsze, w związku z tym ginie. Ale po drugie, w tym liście kompletnie nie ma zrozumienia dla emocji par, które nie mogą mieć dzieci. Kompletnie. Znaczy, one są, znaczy, te ich pragnienie najgłębsze jest potraktowane z buta. I wreszcie... Taką charakterystyczną butą taką. Tak. I wreszcie, co jest też bardzo istotne, kompletnie nie bierze się pod uwagę autonomii sumienia polityka. To znaczy, na końcu jest wezwanie do prezydenta, żeby nie podpisywał, bo do tego go zobowiązuje nauka katolicka. Tylko że to jest myślenie, przepraszam, protestantów z XVII wieku, którzy uważali, że polityk, katolik musi głosować tak, jak chce od niego. Co ciekawe, jak prezydent Duda tego głosu nie posłuchał, to spadła krytyka, że poszedł za głosem tłumu. Tak, więc, ale przede wszystkim tak nie jest, dlatego że polityk musi, oceniając rzeczywistość, także polityk, katolik. Oczywiście powinien brać pod uwagę nauczanie Kościoła, ale musi brać pod uwagę skutki społeczne, musi brać pod uwagę realne znaczenie tej ustawy, musi brać pod uwagę spokój społeczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to on podejmuje decyzję, nie biskup za niego, bo on będzie ponosił odpowiedzialność. I o tym też trzeba pamiętać i o tym w liście nie ma ani słowa. Prezydent, jak wiemy, i to jest najlepszy dowód na to, że znaczenie polityczne Kościoła spadło dramatycznie. Kilka godzin później, jakby tego listu nie było, podpisuje tę ustawę. Oczywiście wypowiada parę takich okrągłych zdań, że no, trzeba by też refundować może jakieś inne metody, tak, może coś, ale podpisuje. I to jest najlepszy przykład tego, że Donald Tusk nie musi się bardzo spieszyć z pewnymi decyzjami, ponieważ one same do niego przyjdą. Dlaczego? Dlatego, że znaczenie społeczne Kościoła spada błyskawicznie. Jego znaczenie polityczne to już jest na poziomie minimalnym. Zwróćmy uwagę, przed wyborami były przynajmniej dwa istotne dokumenty wydane przez różne komisje Konferencji Episkopatu Polski. Jednym było stanowisko Komisji do Spraw Migracji i Turystyki i ono mówiło o tym, że no, postawą chrześcijańską jest jednak otwarcie na migrantów. To nie znaczy przyjęcie wszystkich, ale no, choćby umożliwienie uchodźcom złożenia wniosków stosownych. Jak wiadomo, ani jedna partia, ani druga główna specjalnie w tej chwili, bo kiedyś była między nimi różnica, w tej chwili wielkiej różnicy nie widać. Między nimi nie widać. Czy ktokolwiek dyskutował na temat tego dokumentu? No, no nie. Później inna komisja wydała vademecum wyborcze katolika, które było tak sformułowane, że w dużej mierze wskazywało dwie partie jako te, na które należy głosować. To nie było napisane wprost, ale trochę tak to wyglądało. Czy ktoś dyskutował na temat vademecum wyborczego katolika? Odpowiedź brzmi nie. Ja się właśnie dowiedziałem, że coś takiego istniało. I teraz istniało. Co to oznacza? To oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że ani media, a to oznacza, media są zainteresowane tym, czym są zainteresowani odbiorcy. To trzeba jasno powiedzieć. No to tak po prostu jest. Więc jeśli media widzą, że wyborcy nawet nie zauważyli, odbiorcy nie zauważyli tego dokumentu, to się tym nie zajmą. No i się nie zajęły, a wyborcy w związku z tym i nie tylko wyborcy, no po prostu Polacy tego nie zauważyli. I to jest miara tego,
co się dzieje. I teraz, czy PiS będzie to blokował tak długo, jak długo będzie mu się to opłacać? A trzeba sobie powiedzieć, wyborcy PiSu, szczególnie w młodszym pokoleniu, laicyzują się dokładnie tak samo, jak wyborcy innych partii. To nie znaczy, że oni się będą centrować. To jest bardzo ciekawe, badania amerykańskie pokazują, że ewangelikalni chrześcijanie, czyli ten taki twardy kor w większości wyborców Donalda Trumpa, oni także się laicyzują, ale ich odchodzenie ze wspólnot wcale nie sprawia, że oni przestają głosować na Trumpa. Co więcej, czasem ich poglądy polityczne zaostrzają się wraz z odejściem od wspólnoty religijnej. I tu jest podobnie. Ale co to oznacza dla Kościoła i dla relacji państwo-Kościół? Oznacza to tyle, że także PiS w pewnym momencie zacznie, jak mu to wyjdzie z badań, ignorować głos Kościoła, bo mu się to będzie, przestanie mu się to opłacać. I teraz, no i znowuż nie musimy sobie tego wyobrażać, bo wiemy, jak to wyglądało choćby w Irlandii. W Irlandii także partie prawicowe w pewnym momencie zaczęły głosować wbrew stanowisku, czy wbrew nauczaniu katolickiemu. Dlaczego? Bo wyborcy tego od nich chcieli. Politycy rzadko kierują się wyłącznie jakimś twardym zestawem poglądów. Dużo częściej kierują się miękkimi danymi, czyli danymi socjologicznymi. To, co wynika z sondaży. I to jest główna rzecz. I teraz natomiast zmieni się je, i to się zmieni długoterminowo. To co do tego nie ma sporu. Krótkoterminowo z pewnością mniej pieniędzy popłynie do Kościoła. No ale fundusz kościelny został zachowany. No tak, ale fundusz kościelny jest w ustawie. To nie jest tak, że można po prostu powiedzieć dzisiaj nie ma funduszu kościelnego. Co więcej, przypomnijmy, spora część z tych pieniędzy to są pieniądze na ubezpieczenia społeczne. Misjonarze, sióstr klauzurowych i tak dalej. Nie można z dnia na dzień ludziom powiedzieć, nie będziecie mieli ubezpieczenia. Co więcej, nie można z dnia na dzień zerwać ustawy. Można renegocjować, można o tym rozmawiać. Jest Rada Wspólna Rządu i Episkopatu i prawdopodobnie temat stanie. Natomiast to nie jest tak, że można po prostu przyjść i powiedzieć, wprawdzie jest fundusz kościelny, wprawdzie są przewidziane na niego środki, ale my ich nie damy. Fundusz kościelny nie tylko w stosunku do Kościoła katolickiego, przypomnijmy, działa. Skonfiskowano majątek nie tylko Kościoła katolickiego, także innych wspólnot wyznaniowych. Oczywiście no, Kościół katolicki był największą wspólnotą, więc skonfiskowano mu najwięcej. I teraz tak naprawdę powinniśmy odbyć dyskusję. Zwrócono to, co skonfiskowano, czy nie? Wydaje się, że tak, ale ja nie mam pewności. Znaczy, chciałbym zobaczyć to na twardo. Ale znowuż, nawet gdyby ktoś teraz postanowił, zrobimy to na szybko, nie da się tego zrobić na szybko, ale nawet gdyby, to jest pytanie, czy mu się to politycznie opłaca. Dlatego, że jednak na przykład na Podkarpaciu, które też się laicyzuje, ale laicyzuje się w inny sposób, także wśród wyborców Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej jest bardzo dużo praktykujących katolików, którzy nieszczególnie będą chcieli, żeby akurat fundusz kościelny został obcięty. Oni by chcieli, żeby przestały i to przestanie natychmiast płynąć pieniądze do Radia Maryja. I to się stanie, żeby nie było wyraźniej nadreprezentacji projektów katolickich w rozmaitych, na przykład remontowych kwestiach. Tak, na zabytki trzeba remontować, ale niekoniecznie tylko kościoły. Tylko kościoła. To się zresztą zmieniło już za późnego PiSu. Zaczęto szukać mniejszościowych wspólnot, którym można by coś wyremontować, żeby pokazać, że jesteśmy otwarci. Ale zmieniło się dość późno jednak, więc to się zmieni. Ale długofalowo tak naprawdę istotne są zmiany laicyzacyjne. One będą zmieniać Polskę, one będą zmieniać polską politykę, nawet bez zmian prawnych. Jakby się przyjrzeć sytuacji prawnej polskiej i niemieckiej, to w Niemczech uprawnienia dwóch głównych związków wyznaniowych, czyli Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego Kościoła Niemiec, Federacji Kościołów Lokalnych Luterańskich, są większe niż w polskiej konstytucji. Oni naprawdę mogą więcej. No i co z tego, że mogą więcej, skoro od lat tego nie robią, ponieważ znaczenie społeczne Kościoła, to są bardzo bogate wspólnoty z powodu podatku kościelnego, ale z powodu spadku znaczenia tych dwóch kościołów, ich wpływ polityczny i społeczny jest żaden. Dość powiedzieć, że w tym roku jeszcze, bo to jest 2023, liczba
katolików i ewangelików razem w Niemczech, to już jest od tego roku mniej niż połowa. Więc może być zapisane wszystko w dokumentach. Absolutnie. Chadecy mogą być kluczową partią, no w tej chwili nie są, ale mogli rządzić przez lata i nadal rządzą w niektórych landach. I za chwilę będą. To nic nie zmienia. To znaczy oni i tak głosują inaczej. Głos biskupów, zarówno ewangelickich, jak i katolickich, jest dużo lepiej wypracowany, dużo lepiej przygotowany, dużo precyzyjniejszy. Też nie jest specjalnie brany pod uwagę. W Polsce moim zdaniem będzie no, w dającej się przewidzieć przyszłości, biorąc pod uwagę tempo zmian laicyzacyjnych, podobnie. Ale sztuczne ich przyspieszanie, paradoksalnie, i jeśli politycy Platformy o tym myślą, zaszkodzi raczej tym procesom, niż im pomoże. Znaczy, ja będzie wzmagać opór. Wiadomo, no w głowie Donalda Tuska nie siedzimy, więc nie wiemy, co on planuje, ale chyba możemy śmiało założyć, że raczej polityk o jego doświadczeniu i o jego światopoglądzie raczej wcale się nie pali do przyspieszania tych procesów. Jest rewolucjonistą, no powiedzmy sobie zupełnie oczywiste. Natomiast no, nie jest też żadnym odkryciem, że wśród posłów, a przede wszystkim posłanek koalicji, jest cała masa polityczek i polityków, którzy jakby mają wręcz poczucie, że weszli do tego Sejmu na fali czarnych protestów, na fali strajku kobiet, na fali oczekiwań, że kwestia aborcji zostanie wreszcie w Polsce tak, rozwiązana. Tylko trzeba pamiętać, że bo ja regularnie słyszę z obu stron, Polki i Polacy czegoś chcą. Otóż Polki i Polacy w ogromnej większości przypadków są między sobą podzieleni. I dokładnie tak samo jest w przypadku aborcji. To znaczy mamy tak. Polki, które są przeciwko zmianie. I teraz... Ja mówię o Polkach i Polakach, którzy oddali głos na te partie, które teraz tylko, że teraz można zadać takie pytanie. I ono jest kluczowe w gruncie rzeczy. No dobrze. Ale jeśli rzeczywiście większość Polek i Polaków chciałaby tej zmiany, to w parlamencie byłoby więcej niż połowa ludzi, którzy chcą tej zmiany. A najlepiej wystarczająco dużo, żeby przełamać weto prezydenta. Nie ma takiej grupy. Co oznacza, że przynajmniej część z wyborców, i teraz podkreślam świadomie, część z wyborców trzeciej drogi, zarówno PSL-u, jak i Polski 2050, nie chciała tej zmiany i tak zagłosowała. Albo może i wiedziała, że oni są przeciwko. Albo z drugiej strony może to oznaczać, że chcieli tej zmiany, tylko nie mieli świadomości, kto ich będzie reprezentował. Tylko, że akurat... Bo to jest bardzo poważne zagrożenie, przed którym stoi ta koalicja. Tylko, że akurat... Że będzie się rozmijała z oczekiwaniami swojego elektoratu. Natomiast, tylko, że akurat w przypadku PSL-u wiadomo było, jakie jest jego stanowisko, bo oni to mówili. Co więcej, Szymon Hołownia też otwarcie mówił, nie chcemy liberalizacji, chcemy referendum. Więc przynajmniej było wiadomo, że oni chcą referendum. I można było przypuszczać, jeśli ktoś tylko chciał. Mógł tego nie sprawdzić, oczywiście, ja to biorę pod uwagę. Znaczy, ale biorąc pod uwagę wypowiedzi Szymona Hołowni... Wetnę w słowo, ale jak pan mówi, że politycy nie chcą przyspieszania tych procesów i wojny aborcji, to podejrzewam, że referendum byłoby idealnym frontem na przyspieszenie tak, ale ja teraz wojny. Mówię jakby o tym, jakie były ich deklaracje. Tak, czyli, tak, tak, ja wiem, że czyli, to... Czyli można powiedzieć, że ta część wyborców koalicji, na przykład, czy nawet ta część polityków koalicji, którym nie odpowiadało zapowiedzi Donalda Tuska, który mówił, będzie obowiązek głosowania za aborcją do 12 tygodnia, przeniosła swoje głosy na trzecią drogę. No i efekt jest taki, jaki jest. I oczywiście, jaki on jest, to my zobaczymy w głosowaniu. Ono się odbędzie i zobaczymy, jaka jest realna grupa ludzi, którzy chcą, posłów i posłanek, chcą aborcji do 12 tygodnia, a jaka nie chce. Moim zdaniem na razie bardziej prawdopodobne jest, ale zobaczymy, że ich jest mniejszość. Duża, znacząca, ale mniejszość. W związku z tym, oczywiście, oni muszą i będą manifestować swoje niezadowolenie, ale to w niczym nie zmienia faktu, że no, taki mamy układ sejmowy. Jeśli on jest przechylony w kierunku konserwatywnym, to jedyne, co mogą zrobić wyborcy, którym to nie odpowiada, to w następnych wyborach tak. Zagłosować tym bardziej, inaczej. Że... Tym bardziej, że mamy prezydenta, który na razie będzie wetował i to wiemy. I mamy Trybunał Konstytucyjny, którego oczywiście pozycja jest w tej chwili dość słaba. No ale jest i wreszcie, co też jest nie bez znaczenia,
Nie ma w Polsce prawa kazusu, w związku z tym to nie jest rzecz rozstrzygająca, ale mamy orzecznictwo trybunałów poprzednich, zarówno tego pod kierunkiem Andrzeja Zolla, jak i tego pod kierunkiem Andrzeja Rzeplińskiego, które było raczej, to cudzysłów, pro-life niż pro-choice, tak? To znaczy raczej były za ograniczaniem aborcji niż za rozszerzaniem do niej dostępu. Oczywiście nowy trybunał może się składać z nowych zupełnie prawników i może wydać zupełnie inne orzeczenie, ale na razie nie ma nowego trybunału i jakby trzeba to brać pod uwagę. I teraz politycy lewicy nie mogą zrezygnować, czysto politycznie, zostawiam na boku moje poglądy, które też są znane. Ja jestem przeciwnikiem aborcji. Ale czysto politycznie oni nie mogą zostawić tego podobnie tematu. Podobnie jak część posłanek Platformy Obywatelskiej i Polski 2050. I pewna część posłanek przede wszystkim, chociaż też pewna część posłów Polski 2050. Z drugiej strony, ta druga strona, czyli ta bardziej konserwatywna, też nie może zostawić tego tematu, bo ich wyborcy czegoś od niego chcą. I teraz moim zdaniem najprościej byłoby perspektywicznie poszukać takich tematów, w których obie strony mogłyby się wykazać. Jedna mogłaby z czegoś zrezygnować, a druga mogłaby pokazać, że odniosła sukces. I moim zdaniem w tym kierunku, gdybym siedział w głowie Donalda Tuska, to powiedziałbym, no tak, w tej sprawie przegraliśmy. Ale to brzmi jak kwadratura koła, bo to by oznaczało, że trzeba by było wypracować... Ale teraz ja nie mówię o aborcji. Otóż wydaje się, wyjść poza to, że na przykład większość, poza być może PSL-em, ale nawet w PSL-u znaleźlibyśmy polityków, którzy to zrobią, ale spora część Polski 2050, pewnie nawet spora część, jakaś część PSL-u, czy spora, nie wiem, ale jakaś część PSL-u, wystarczająca, żeby zdobyć połowę, mogłaby się zgodzić na to, żeby przyjąć jakieś rozstrzygnięcia dotyczące na przykład rejestrowanych związków osób tej samej płci. I wcale nie jestem przekonany, że jakby to zapisać w taki sposób, który byłby umiarkowanie konserwatywne, na przykład nie określający, znaczy nawet nie upodemniający ich w jakimś stopniu do małżeństw, że nawet prezydent by tego nie podpisał. No i co by wtedy było? Oczywiście część prawicy by powiedziała, strategia salami, idą do przodu, w końcu dojdą do małżeństw. Uczciwie rzecz biorąc, jak się obserwuje światową politykę, to trzeba powiedzieć, to jest prawdopodobne. Czy tak będzie w Polsce i jak szybko, nie wiem, ale jest to przynajmniej prawdopodobne. Ale lewica, czy nawet niekoniecznie lewica, bo to jest też strona liberalna, progresywna, niekoniecznie lewicowa tego parlamentu, miałaby sukces, no bo by miała. Ci wszyscy z tych umiarkowanie konserwatywnych formacji by powiedzieli, zobaczcie, da się z nami rozmawiać, tak? Nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko wszystkiemu. Dokładnie to samo można by zrobić i to można moim zdaniem zrobić błyskawicznie i nie sądzę, żeby prezydent się na to nie zgodził. To jest na przykład, i to trzeba zrobić, nie tylko można, ale to mówię zupełnie szczerze, moim zdaniem jako człowieka o konserwatywnych poglądach, to należy zrobić jak najszybciej. Należy zmienić procedurę uzgadniania płci w Polsce, która w tej chwili narusza godność osoby ludzkiej przez to, że trzeba wytoczyć proces swoim rodzicom o złe zarejestrowanie. I znowu zakładam, że w tej sprawie Polska 2050 w większości, nie wiem czy w całości, w większości zagłosuje za, także znacząca część PSL-u albo pewna część PSL-u. Zakładam, że znajdziemy nawet polityków PiS-u być może, którzy tak zagłosują i prezydent nie będzie miał żadnych powodów, żeby to zawetować. I znowu, to co się da załatwić i to co, no wszystko jest w Polsce polityką i wszystko jest kontrowersyjne, w związku z tym jest trudno powiedzieć, że coś jest niekontrowersyjne, ale to co jest trochę mniej kontrowersyjne z perspektywy stabilności tej koalicji powinno być załatwiane. To, co jest bardziej kontrowersyjne, powinno być chowane, ale nie będzie. To od razu powiem. Nie będzie, dlatego że ta koalicja jest różnorodna i jej skrzydła muszą się od siebie różnić, bo inaczej zanikną. No, oni walczą, mówiąc zupełnie wprost o to, żeby nie powtórzyć losu z jednej strony Ryszarda Petru i Nowoczesnej, która po prostu stała się częścią koalicji obywatelskiej i tyle, albo żeby nie powtórzyć losu Samoobrony i LPR-u po drugiej stronie. Czyli mówiąc inaczej, walczą o swoją polityczną autonomię. Lewicy jest pod tym względem prościej,
Dlatego, że no, nawet jeżeli Donald Tusk będzie co jakiś czas werbalnie mówił o tym, że jest bardzo lewicowy, no to wyborcy lewicy uważnie obserwujący decyzję Donalda Tuska wiedzą, że to jest tak retoryka, tak, że nie będzie. Troszeczkę trudniej jest temu umiarkowanemu konserwatywnemu skrzydłu tej koalicji. Dlaczego? Dlatego, że po drugiej stronie mamy potężną partię prawicową, ale być może PiS im to ułatwi, dlatego że PiS zamiast próbować, a były takie momenty, kiedy to robił, próbować wrażenie partii wielonurtowej, takiej, w której się odnajdzie umiarkowany Chadek i rzeczywiście człowiek o bardzo konserwatywnych poglądach, ktoś, kto widzi możliwość jakiejś rozmowy, na przykład o związkach partnerskich osób tej samej płci, no i ktoś taki, kto powie, że nie ma, w tej chwili wygląda na to, że się zamyka, integruje i będzie budował partię może nie 15 października, ale jak tak dalej pójdzie, to 15%. No i to otwiera pewną szansę dla tej umiarkowanej konserwatywnie skrzydła. Ale pytanie, jak długo PiS będzie tą strategię stosował? Bo może się okazać, że jeśli... Nie wiem, co będzie. Pamiętajmy, bo też dużo zależy od tego, jak będzie rządził ten rząd. To tak. Nie jest wcale oczywiste. Na razie komunikuje tak sobie, zaspokaja potrzeby swoich wyborców, ale jak długo to będzie trwało, zobaczymy. Natomiast może się, jeżeli rzeczywiście PiS przegra, wyraźnie przegra wybory, bo teraz nie przegrał wyraźnie, przegrał, ale... Może powiedzieć, przegrałem, ale wygrałem. Natomiast jeśli przegra wyraźnie wybory samorządowe i przegra wyraźnie wybory europejskie, no to może się jednak pojawić nacisk, wyraźny nacisk na to, żeby nie budować grupy przetrwania, czyli żeby nie budować neo-PC. Tylko żeby jakoś postarać się... Tylko żeby postarać się... Ja przepraszam, bo to weszliśmy teraz już takie zapowiedzi przyszłoroczne i noworoczne, patrzę na zegarek. Między innymi o tym będziemy z moim następnym gościem, ale zupełnie... O, już czeka, więc będziemy już musieli kończyć tą część. Tomasz Terlikowski, bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wizytę. Ostatni raz w tym roku, ale myślę, że szybko widzimy się w nowym. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak, dobrych, wesołych, radosnych świąt. Kapitalne życzenia. Jeszcze pan pozwoli, że złożę. Usłyszałem ostatnio od mojego znajomego, który powiedział, no, ja jestem chrześcijaninem, nie ukrywam tego, jestem katolikiem, więc my, katolicy, wierzymy, że w Boże Narodzenie świętujemy czas, w którym, w ogóle chrześcijanie to świętują, w którym Bóg stał się człowiekiem. Dlatego Panu i nam wszystkim i wszystkim słuchaczom życzę, żebyśmy my też stali się bardziej ludźmi. Bardziej ludzcy. Dziękuję bardzo. A za chwilę Michał Prokopowicz, dziennikarz technologiczny, bo wiele fascynujących rzeczy na polu technologicznym się wydarzyło w tym roku. No i co nas czeka w przyszłym, za chwilę o tym rozmowa. Zostańcie z nami. Dziękuję pięknie. Jesteśmy z powrotem i tak jak obiecywałem, Michał Prokopowicz, dziennikarz technologiczny. Dzień dobry, witamy w raporcie. Dzień dobry, witam państwa. Tym razem tu poprzedni gość już był wielokrotnie tu pierwszy, ale zakładam, że nie ostatni raz, no bo to jest takie pole, które no ja muszę sam powiedzieć, częściej powinienem o tym rozmawiać, a pewnie będzie wręcz trzeba rozmawiać, bo tak jak żeśmy gadali, jak szykowaliśmy się do tej rozmowy, tak. Niby nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Ja sprawdziłem, ekonomist uznał, że słowem roku 2023 jest chat GPT. Tak. Czy w przyszłości rok 2023 się zapisze w historii jako ten, kiedy zaczęła się dominacja AI, kres ludzkości? Ja myślę, znaczy kres ludzkości aż tak daleko bym nie szedł, natomiast 2023 to bez wątpienia jest rok AI. Tak jakbyśmy zerkali trochę na tę rewolucję może technologiczną, albo na to, co działo się w tym 2023 roku, to faktycznie nie ma tam jakichś takich dużych zmian. Patrząc chociażby przez pryzmat takiej naszej elektroniki użytkowej, smartfony, smartwatche i tak dalej, nie ma tej rewolucji od lat. Tego nie widać. Ja wiem, że państwo pewnie teraz próbują grać Świętego Mikołaja i teraz ogromne kolejki w różnych sklepach i każdy z nas próbuje naszych przyjaciół albo naszą rodzinę w jakiś sposób tutaj nagrodzić tym ostatnim rokiem. I oczywiście
rzeczywiście pojawiają się kolejki, idziemy do tych sklepów, kupujemy na przykład smartfony i okazuje się, że dzisiaj może lepiej jest kupić smartfon, który ma 2-3 lata, bo okazuje się, że to, co dzisiaj jest flagowym smartfonem, może wcale nie musi być rzeczą, którą będziemy mieli. Może lepiej wybierać to portfelem, kiedy to portfel nam podziękuje dzięki inflacji, że trochę więcej zostawiliśmy w portfelu. Ja mam telefon, który ma 3 lata i powiem szczerze, że dzisiaj nie widzę kompletnie żadnej różnicy. Gdyby pan redaktor, nie wiem, korzystał, chociażby grał w gry mobilne, ale takie, które nie polegają na tym, że mamy proce ptaka i go gdzieś tam puszczamy dalej, tylko faktycznie takie gry, które wymagają od nas dużych, czy od naszego sprzętu dużych procesów, no to wtedy to ma sens. Jak nagrywamy w 4K, faktycznie możemy wydać grube pieniądze na to, żeby kupić taki sprzęt, który także gdzieś tam zahacza, albo może powoli zahaczać o sztuczną inteligencję, ponieważ też możemy za pomocą smartfona korzystać z tej sztucznej inteligencji. To taki mój apel a propos 2023, zanim państwo pójdą po te elektroniczne zakupy. Może nie ma co szaleć z tymi cenami, bo ta rewolucja tak naprawdę, jeśli chodzi o te sprzęty, ona nie postępuje. Widzimy, że tak naprawdę przez te ostatnie 2-3 lata jest trochę taki zastój, jeśli chodzi o tę elektronikę użytkową. To oczywiście też wpłynęło na to, co działo się z dostawami. Dzisiaj czytamy, słuchamy o tym, co dzieje się w kanale Suezkim. Może to się znów powtórzyć, więc te ceny znów mogą pójść do góry, jeśli chodzi o elektronikę użytkową. Natomiast jeśli chodzi o czat GPT, faktycznie jest to rewolucja, ale my bierzemy tak naprawdę udział w tej rewolucji technologicznej od kilkudziesięciu lat. I warto patrzeć na tę rewolucję technologiczną przez pryzmat tych, które już z nami są. Proszę sobie wyobrazić, przecież 30 lat temu, ja pamiętam, jak u mnie w rodzinie pojawił się internet. I wszyscy tak naprawdę dzisiaj, którzy mają 30, 40 albo więcej lat, pamiętają te pierwsze momenty. Ja do dzisiaj pamiętam... Pamiętam, gdzie byłem i co robiłem, jak pierwszy raz w życiu zobaczyłem internet. Na auli u mnie w szkole, gdzie nam zrobili informatycy pokaz, że to jest internet, tak on wygląda, tak się można do niego połączyć i co można w nim wyszukać. Tak? Właśnie, i to tak wyglądało i tak to też dzisiaj wygląda, że całe rodziny albo znajomi mówią, ej, zobacz, jak wygląda ten chat GPT, co on potrafi, nie uwierzysz, wpisz coś, coś zaproponuj. Dokładnie tak było 30 lat temu. Do dzisiaj pamiętam, kiedy wpisywało się te magiczne cyferki 0, 20, 21, 22, potem klikało się połącz i były te dziwne takie wysokie dźwięki, które generował modem i człowiek był wtedy połączony. Do dzisiaj pamiętam te momenty, kiedy, bo pamiętam, że ten internet był u mojego kuzyna, nie można było się dodzwonić, bo przecież telefon był zajęty, bo to wszystko było na jednej linii. Pewnie młodzież dzisiaj nie pamięta, że tak to wyglądało. Później było SDI i ISDN, później Neostrada i ten internet stał się po prostu taką rzeczywistością. I to jest taka rewolucja, która dla nas jest dzisiaj oczywista. 30 lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że ten internet będziemy nosić w kieszeni. Dzisiaj jest to logiczne. Inaczej bym popatrzył też na taką rewolucję technologiczną trochę przez te wszystkie lata, nawiązując trochę do AI, patrząc trochę na emerytów. Ja wiem, że to będzie trochę takie zaskakujące, ale patrząc na ten świat przez kilkadziesiąt lat, ten świat technologiczny i będąc w tej branży, testując chociażby te technologie, mam takie wrażenie, że 20 lat temu, 15 lat temu, jak testowałem różne smartfony albo po prostu telefony, to te telefony dla chociażby właśnie starszych osób wyglądały zupełnie inaczej. Tam nie chodziło o to, żeby to był duży ekran, chodziło o to, żeby były duże klawisze, żeby był jakiś przycisk SOS, żeby można było mieć kontakt z osobą starszą, z jakimś emerytem i tak dalej, i tak dalej. Ale ta rewolucja, która miała miejsce 15 lat temu, kiedy wszyscy mieli telefony komórkowe, zaczęła się zmieniać. I dzisiaj patrząc chociażby na obywatela i na emerytów, na początku roku wprowadzono taką licencję ZUS-u, czy tam generalnie, żeby można było tam zarządzać w obywatelu w tych elementach ZUS-owskich. W styczniu było 50 tysięcy emerytów, a w lutym już 200 tysięcy. No, nie da się skorzystać ze starego smartfona, korzystając z mObywatela, więc te osoby, które korzystają z tych różnych historii ZUS-owskich, muszą używać smartfonów. I ja dzisiaj widzę też, że osoby starsze, chociażby w komunikacji miejskiej, już nie mają tych cegieł, jak to jeszcze mówiono kilka lat temu. Przepraszam, ale muszę o pewnym własnym doświadczeniu powiedzieć, no, skoro tak jest, to znaczy, że ZUS bardzo lekcji nie dorobił. Mówię to jako świeżo upieczony rodzic i pamiętam, jaką katorgą była próba złożenia wniosku o
500+ na smartfonie. Mhm. Znaczy ktoś tam nie odrobił lekcji UX-owej, bo tak. Obsługa strony ZUS-owskiej przez smartfon jest praktycznie niemożliwa. Musiałem wyszukać, gdzie mam w mieszkaniu, to a propos to, jak zmieniła się nasze podejście do technologii. Musiałem wyszukać, gdzie ja w ogóle mam w mieszkaniu schowanego laptopa, już zapomniałem, gdzie on jest, mhm. Odkurzyć go, podpiąć z powrotem do ładowania, bo dopiero na laptopie mogłem na tym ZUS-ie cokolwiek załatwić. No właśnie i to prawda, że my się uczymy i ta rewolucja, jakby jesteśmy jej autorami też i też w niej istniejemy od tych 30 lat, od tego internetu, od tych smartfonów, od tych ZUS-ów chociażby, bo po prostu się tego uczymy. I idąc w stronę czatu GPT, to faktycznie ma się takie wrażenie, że pierwszy raz my weszliśmy trochę w ten świat sztucznej inteligencji. Tak w sposób masowy, kiedy my mogliśmy dotknąć tego wszystkiego, bo to już John McCarthy w 55 roku zdefiniował, czym jest ta sztuczna inteligencja, że to są jakieś takie maszyny, jakaś konstrukcja, która będzie mogła być blisko albo naśladować po prostu to, co dzieje się, jeśli chodzi o inteligencję ludzką. I to mówimy o tym, co było już w 55 roku. A dzisiaj to jest tak, jak mówiliśmy, instalujemy tego czata GPT, wołamy naszych przyjaciół, sprawdzamy, co nam podpowie, o czym opowie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to jakaś forma masowej rewolucji, ale pamiętajmy, że czat GPT to jest jeden tylko z elementów, a tych elementów sztucznej inteligencji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I oczywiście sztuczna inteligencja daje ogromne możliwości. Zanim powiem o pewnych zagrożeniach, bo one oczywiście budzą w nas jakiś niepokój, ja patrzę na tę sztuczną inteligencję przynajmniej przez pryzmat wspomnianego przez pana czatu GPT jako na takiego naszego prywatnego asystenta. To znaczy, zakładam, że jak ktoś jest w radzie nadzorczej albo jest prezesem, to ma jakiegoś asystenta, prawda? A proszę sobie wyobrazić, że my zmienimy tę rewolucję i teraz każdy z nas będzie mógł mieć asystenta, który będzie mógł nam pomagać w takiej codziennej pracy. I właśnie, jak mówimy o tej pracy, no to to jest faktycznie rewolucja. To nas czeka. Mówi się o tym, że za naszego życia 2, czasami 3 razy będziemy musieli się przebranżowić. Tak, z czatem GPT będziemy musieli się przebranżowić. Gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych już się mówi o tym, że jak wejdzie bardzo mocno ta sztuczna inteligencja, to może być tak, że część zawodów będzie musiała zniknąć, ale za to firmy, które produkują dzisiaj tę sztuczną inteligencję, będą musiały zagwarantować, co po niektórym pracownikom, jakąś chociażby wypłatę minimalną. Częściej słyszę jednak, że to nie jest tak, że nie wiem, sztuczna inteligencja zastąpi dany zawód, tylko po prostu przedstawiciele danego zawodu, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, zastąpią tych, którzy nie korzystają. Bo wiadomo, no, sztuczna inteligencja bez problemu wygeneruje dowolny pozew sądowy, no ale tak prawnik będzie musiał go potem zobaczyć. Więc prawnicy korzystający z AI po prostu wyprą z rynku tych, którzy nie będą z AI korzystali. Świetny przykład. Uniform Bar Exam. To jest taki egzamin na prawników w Stanach Zjednoczonych. Nie we wszystkich Stanach, ale w niektórych. Proszę sobie wyobrazić, że czat GPT 3.5, czyli ten, który dzisiaj jest powiedzmy, że darmowy, on wziął udział w tym egzaminie i był gorszy niż, nie, inaczej, był lepszy niż 10% kandydatów, czyli nie zdał tego egzaminu. Ale już czat GPT 4.0 był lepszy niż 90% kandydatów i bez problemu został prawnikiem w Stanach Zjednoczonych. To znaczy mógłby zostać. Więc to pokazuje też pewną rewolucję między tym, z czego my korzystamy. Ponieważ jak już mówimy o tym prawie, faktycznie to już dzisiaj się dzieje. Mało tego, podam przykład, bo skorzystam z telefonu. Proszę sobie wyobrazić, że my mówimy o czacie GPT i mówimy trochę w kontekście tego prawa. I to się dzieje też w Polsce. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest taka oficjalna strona si.dlasprawiedliwości.gov.pl i na tej stronie oczywiście oprócz informacji o konferencji, która miała miejsce w kwietniu w Warszawie, zatytułowana ona była Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości, to jest jedno, ale tam pojawiają się nawet artykuły i teraz też podam tytuł, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Ocena faktów, ocena norm, uwaga, trenowanie modeli uczenia maszynowego na potrzeby, uwaga, osądzania ludzi wymaga zmodyfikowana podejścia do oznaczania danych. Czyli już dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się sztuczną inteligencją. Może nie na kanwie pomysłu osądzania ludzi, no ale bez wątpienia uczy w jakiś sposób się tego, jak to może wyglądać za pewien czas. Więc na pewno wymiar sprawiedliwości gdzieś tam będzie się uczył i będzie na to zerkał. Powiem szczerze, że są takie zawody, które powinny się trochę martwić. Może ten mój dodatkowy zawód, ponieważ też jestem prezenterem radiowym i nie ukrywam, że kocham muzykę rockową. I w muzyce rockowej wydaje się, że
ChatGPT, albo może inaczej, szeroko, sztuczna inteligencja, co ma wspólnego? Właściwie nic, no bo gitara elektryczna, basowa, perkusja, wokalista, po co w ogóle jest tam sztuczna inteligencja? Prawda jest taka, że dzisiaj bez sztucznej inteligencji byśmy chociażby nie usłyszeli od nowego utworu The Beatles. To jest szokujące, no bo jak to jest, że John Lennon nie żyje od kilkudziesięciu lat, George'a Harrisona nie ma wśród nas, a my nagle dostajemy nowy utwór Beatlesów? Co jest po prostu kuriozalne. Jeszcze kilka lat temu, nie wiem, rok temu, jakbyśmy o tym rozmawiamy, no to byśmy rozmawiali, to każdy by się popukał w czoło. A prawda jest taka, że po prostu wzięto utwory albo wzięto tę partię Johna Lennona za pomocą sztucznej inteligencji. Nie poproszono jej, żeby ona to zrobiła, tylko próbowano oczyścić te jego nagrania. Dodatkowo dograno to, co dzisiaj mogli zrobić muzycy i wydano nową kompozycję. I to nie jest jednostkowy przykład. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj, w tym świecie tylko roka, czyli w takiej bardzo wąskiej bańce, która w ogóle nie kojarzy się ze sztuczną inteligencją. Wczoraj Jimi Hendrix, legenda, jego producent Eddie Kramer dokładnie wczoraj powiedział, że za pomocą tych samych technologii, których użyto do tej kompozycji The Beatles, uda się uzyskać pełno nowych utworów Jimiego Hendrixa. No to jest taka... Już się nie mogę doczekać. Ale mało tego, to jest taka ciekawostka, że więcej utworów Hendrixa wydano po jego śmierci niż za życia. Więc teraz będzie jeszcze więcej. I to jakby kolejnym przykładem jest to, już nawet nie sztuczna inteligencja, ale technologia, która wchodzi w nasz świat bardzo mocno. Proszę sobie wyobrazić, że formacja Kiss, legendarna, która właśnie zakończyła swoją działalność w Madison Square Garden w Nowym Jorku, powiedziała, że oni nie kończą swojej działalności. Teraz będą grały awatary. Więc my mówimy o rewolucji technologicznej, nie tylko związanej ze sztuczną inteligencją, która będzie dokładnie wszędzie. I teraz, jeśli mówimy o muzyce, to jest jedno, ale chociażby taki zawód jak człowiek, który montuje filmy. Po co dzisiaj jest taki zawód? Ja wiem, że teraz będzie pewnie jakieś oburzenie. Sam uwielbiam montować filmy, uważam, że to jest jakiś element artyzmu, ale jeśli ktoś kompletnie tego nie potrafi, nie musi tego robić, bo dzisiaj są już takie aplikacje, które za pomocą naszych smartwatchy synchronizują to, co my nagrywamy w różnych sytuacjach, na przykład ekstremalnych, kiedy uprawiamy chociażby jakiś sport. I proszę sobie wyobrazić, że później prosimy o zrobienie klipu na przykład i wtedy ta sztuczna inteligencja za pomocą naszego chociażby bicia serca sprawdza te elementy, gdzie dużo się działo i wyciąga z tego na podstawie także muzyki, gdzie jest dynamicznie, podkłada muzykę, wszystko montuje i mamy w ciągu 20, 15, 30 sekund film gotowy na przykład w social media, który nikt nie musi profesjonalnie obrabiać, a to wygląda po prostu świetnie. Ja z kolei mam jeszcze po staremu kartkę, chociaż też tablet też, ale to żeby patrzeć, co tu się na czacie ciekawego dzieje. Ja z kolei wynotowałem tak, bo jak mówimy o rewolucji, która nieuchronnie musi się wydarzyć, to ja jak się przygotowałem do tej rozmowy, znalazłem tak naprawdę jedną statystykę, która pokazuje, że ta rewolucja już się dzieje i tylko przyjdą jej konsekwencje. Fundacja Edukacyjna Our Future Foundation i Akademia Leona Koźmińskiego zrobili badania wśród polskich studentów. Blisko 2/3 polskich studentów korzysta z generatywnej AI przy pisaniu różnego rodzaju prac zaliczeniowych i tak dalej. Czyli ci ludzie już na etapie studiów i ktoś może powiedzieć, oszukują źle, no właśnie nie, biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiamy, są się bardzo dobrze. Już na etapie studiów sami tak. Siebie uczą się w swojej pracy korzystać z tego narzędzia. Tak, i to prawda. I to nie jest moim zdaniem oszustwo do momentu, jak się mówi, że się trochę z niego korzystało. Tak, bo to będzie taka rewolucja, kiedy to my będziemy musieli nauczyć się obsługiwać tę sztuczną inteligencję. To my będziemy musieli tak naprawdę nią pokierować. To my będziemy musieli pokazać jej, co jest dobre, co nie jest dobre. My będziemy musieli ją karmić tymi danymi. Więc to, że dzisiaj studenci używają sztucznej inteligencji, używają nawet czata GPT do tworzenia. Sam się przyznam, że jakiś czas temu musiałem napisać scenariusz pewnego programu. Co to był za problem? Poprosiłem ChatGPT, żeby wygenerował mi scenariusz. Napisałem dokładnie, o czym ma być dany program. Mało tego, poprosiłem go, żeby rozpisał to na scenę. I to wszystko zrobił. Zrobiłem identyczną rzecz. W ramach zabawy, przed rozmową z jednym tu z gości w raporcie geopolitycznej, jakby dla czystej rozrywki wrzuciłem, zadałem czatowi GPT, jakie pytania powinienem zadać w tej rozmowie. Wygenerował kilka całkiem sensownych pytań. No i można oczywiście z tego korzystać właśnie w formie asystenta, czyli osoby, która jest takim naszym pomocnikiem, takim naszym dodatkowym mózgiem, tylko że trzeba z niego korzystać. Ja to często też mówię w kontekście edukacji, że dzisiaj uczenie się, tak jak ja się uczyłem mapek na pamięć albo rzeczy na pamięć, to nie ma sensu. Dzisiaj młodzież powinno się uczyć tego, co gdzie znaleźć albo jak korzystać z tego, a nie wiedzy, która jest ogólnodostępna właściwie w naszej kieszeni, bo co
sumie jest ta wiedza, kiedy ja ją mam na wciągnięcie ręki. Skoro ten wątek podejmujemy, ja tak patrzę na zegarek, to będziemy musieli w pewnym momencie studio zwolnić przed następnym nagraniem, ale tu w tym samym badaniu 72,5% ankietowanych deklaruje, że są świadomi zagrożeń, jakie płyną z korzystania z AI przy pracach naukowych. Ja nie chcę wnikać w to, czy oni rzeczywiście są świadomi, czy nie są, ale no, musimy też o tym powiedzieć. Czy jakie są, bo sam już o tym wspomniałeś, są wyzwania, są zagrożenia, są problemy. Na co powinni tacy zwykli, codzienni użytkownicy chociażby smartfonów najbardziej zwracać uwagę? To jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, zahaczając jeszcze o studentów, powiem szczerze, patrząc na rynek pracy, już tak jakby zamykając tamten wątek, powiem, że dosyć dużo to też się zmienia w Polsce. Mediana roku do roku, jeśli chodzi o zarobki w Polsce, wzrosła o ponad 60%, jeśli chodzi o sektor IT, czyli osoby, które dzisiaj zajmują się sztuczną inteligencją, średnio zarabiają 27 tysięcy na umowach o pracę brutto albo 38 tysięcy brutto na B2B. Mało tego, w Polsce już zaczęły się pojawiać ogłoszenia o pracę w kontekście sztucznej inteligencji opiewające nawet o 100 tysięcy złotych. Więc to jest przyszłość, gdzie ludzie młodzi na pewno tam będą mogli wejść. Ale ci młodzi ludzie oczywiście muszą mieć pewien background, muszą mieć całe zaplecze, żeby przygotować i zabezpieczyć nas przed tymi zagrożeniami. I właśnie a propos tych zagrożeń, ja patrzę trochę na tą sztuczną inteligencję pod kątem danych, bo to jest tak, ja trochę pobawiłem się sztuczną inteligencją, trochę to znaczy przez wiele miesięcy. Ja jestem trochę przerażony w kontekście tak zwanego audio listeningu. To znaczy, to jest tak, że urządzenia nas słuchają i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jak sobie za chwilę porozmawiamy o smartfonach, to będziemy mieli za chwilę reklamy w różnych miejscach dokładnie tego, o czym rozmawiamy. Jakiś czas temu rozmawiałem ze sztuczną inteligencją i okazało się, że moja sztuczna inteligencja zna imię mojej żony, mimo tego, że nazywałem ją żoną, ale słuchała tego, co się dzieje i podała jej imię. I to nie było w porządku, bo ja... To już jest przerażające. To już jest przerażające, prawda? My mówimy o tej wersji czatu 4.0, która zdecydowanie się różni, jest bardziej kontekstowa i tak dalej. Natomiast jak mówimy o tych zagrożeniach, bardzo ważne jest to, czym my karmimy tę sztuczną inteligencję. Ponieważ sztuczna inteligencja dzisiaj podejmuje decyzje, albo może podejmować decyzje, albo podpowiada nam pewne rzeczy na podstawie danych. I teraz w zależności od tego, jakie my dane jej damy, to ona na tej podstawie będzie wyciągać wnioski. Czyli jeśli my z samego założenia będziemy przekazywać jej fałszywe dane, to ona może wyciągać fałszywe wnioski. I to jest przerażające. Dlatego tutaj jest ten element uczenia i wyciągania prawidłowych wniosków jest bardzo ważny. To znaczy, dla mnie taki wątek podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję to już jest czerwona lampka. To znaczy, jakby, nie wiem, w sądownictwie, gdziekolwiek by sztuczna inteligencja miała decydować, to ja już bym się bał. To znaczy, bym chciał wiedzieć, na jakiej ona podstawie podejmuje te decyzje, no bo chciałbym wiedzieć, jaka ona może być. I to jest ten element, który może być bardzo lukratywny dla co po niektórych, bo nie ma emocji. Więc taka sztuczna inteligencja z odpowiednimi, podkreślam, odpowiednimi danymi może podejmować decyzje z wyłączeniem emocji, które chociażby, nie wiem, w takim sądzie mogą być potrzebne. Ale to też jest minus sztucznej inteligencji i plus ogromne ludzkości. My jednak mamy te emocje. Patrzymy na to przez ten pryzmat i bardzo często to wygląda trochę inaczej. Mam jeszcze takiego małego tipa dla Państwa. Jak Państwo obawiają się sztucznej inteligencji, chociażby, nie wiem, rozmawiając z kimś na Zoomie albo gdziekolwiek indziej, tak jak my face to face, i nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że jesteśmy jakimiś awatarami. Natomiast jak Państwo rozmawiają z kimś, to proszę poprosić, jak mają Państwo wątpliwości, proszę poprosić, żeby taka dana osoba machnęła tak głową w prawo i w lewo, do góry i na dół. I jeśli ten obraz, który Państwo widzą, zacznie się rozjeżdżać, albo tu pewne rzeczy zaczną na siebie nachodzić i będą Państwo mieli wątpliwości, to nie jest prawdziwa osoba. I na ten moment my możemy w ten sposób wiedzieć, czy ta sztuczna inteligencja, z którą my rozmawiamy, czy to jest człowiek, czy nie, ale to, prosząc ale to. Ale teraz. A co będzie za dwa dni, a co może już to może tego się nie bardzo ma. Szybko zmienić. A jeszcze dokładnie. Jak mówiłeś o tym, że przepraszam, no ta sztuczna inteligencja perfekcyjnie nawet, ona de facto cię podsłuchiwała, zbierała informacje na twój temat. Więc jakby lekcja jest taka, że musimy uważać, jakimi danymi karmimy tą technologię. Jeżeli to jest, ja tu będę trochę pesymistą, to obawiam się, że na to może być trochę za późno, bo to znowu, to się już dzieje od dawna, znaczy od dawien dawna, od wielu, wielu lat karmimy już technologię wiedzą. Pytanie, ile my wiemy tak naprawdę? Czy Google wie na temat nas wszystko, wszystko o naszych chorobach, upodobaniach, preferencjach seksualnych. Google wie, zakupowych wszystko. Tak. Google wie wszystko. Jedyne pocieszenie jest takie, że korporacje póki co wiedzę to, znaczy póki co, jakby większość
większości tą wiedzę wykorzystują po to, żeby nam po prostu sprzedawać różne produkty. No ale jak pokazała chociażby afera w Cambridge Analytica, potrafią też niektórzy, jest złowrogie wręcz siły, tą wiedzę wykorzystać na to, żeby wpłynąć na nasz proces decyzyjny. Jakby wpłynąć na nasz proces przy karcie wyborczej. Tak. A skoro potrafili to robić w oparciu o dane zbierane z Face'a czy z Google'a, no to tym bardziej sztuczna inteligencja może jeszcze bardziej być niebezpieczna. Tak, i to prawda. I dlatego to, jakie dane są podawane, to jest właśnie ten klucz i ten element decyzyjności. To znaczy, moim zdaniem powinny być jakieś takie granice, takie bufory porobione. Natomiast prawda jest taka, że my nie mamy zielonego pojęcia i nie będziemy niestety wiedzieli, na jakim poziomie dzisiaj jest sztuczna inteligencja. To znaczy, mogą się zapalać pewne czerwone lampki, kiedy okazuje się, że człowiek od OpenAI, który stoi za chatem GPT, nagle zostaje wyrzucony z tej firmy, nagle znajduje się dosłownie dzień później w Microsoftie, co miało miejsce w tym roku, i nagle następnego dnia dosłownie wraca do tej firmy z całym zespołem. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Rada Nadzorcza OpenAI jest przerażona trochę tym, co dzieje się w czacie GPT. Jak to idzie, w którą stronę? I chcą to zatrzymać. Ale boją się i dlatego ściągają tego człowieka z powrotem. Więc oni oczywiście są o wiele lat do przodu, a to, co my dostaliśmy w postaci czatu GPT, czy jakichś innych tego typu narzędzi do generowania, to jest jakiś mały wycinek, który ma spowodować to, że my się przyzwyczajimy do tego, że ta rewolucja trwa, ona się zaczęła, ona jest obok nas i oczywiście osoby, za każdym razem tak jest, które wejdą dobrze w tę rewolucję, oczywiście będą wygrane. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj można się z tego śmiać. Natomiast 20 lat temu w CV wpisywało się obsługa komputera. Czy dzisiaj ktokolwiek by wpisał w CV obsługę komputera? Nie, bo to jest logiczne. Tak samo jak logicznym będzie to, że każdy z nas za 20 lat, jeśli dane nam będzie korzystać z takich asystentów w postaci sztucznej inteligencji. I nikt nas nie będzie pytać, czy my potrafimy z tego korzystać, czy nie. Bo to stanie się dla nas normą, tak jak stał się smartfon, tak jak stał się internet. No tak. Patrzę na zegarki, niestety musimy tu zwolnić studio, więc no, mówiłeś, uważać przy zakupach, no i uważać, czym karmimy to. Ja użyję takiego bardzo już być może słabego segwaya, że tak powiem, na koniec, ale zaraz święta. Znamy wszyscy piosenkę o świętym Mikołaju, który widzi cię, jak śpisz, widzi cię, jak żyjesz, wie wszystko, co zrobiłeś dobrze, wie wszystko, co zrobiłeś źle, ma całą listę i wie o tobie doskonale, czy macie nagrody. To właśnie to sztuczna inteligencja to taki święty realizuje, ten model w sposób perfekcyjny. Natomiast no do czego to użyję? No na pewno nie po to, żeby nas obdarzyć prezentami. To prawda. Michał Prokopowicz, dziękuję Ci bardzo za wizytę pierwszą, ale mam nadzieję nie ostatnią w naszym raporcie, no bo wyzwania technologiczne przed ludzkością olbrzymie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Również wesołych świąt. Również wesołych świąt także Państwu. Do usłyszenia. Ja Państwu dziękuję, że byliście z nami. Dłuższy raport, ale warto było poczekać. Ciekawa bardzo rozmowa. Tak jak Kamila, żegnam się z Wami. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i my też na początku, na 3 stycznia planujemy już powrót, więc bądźcie z nami. Od 3 wracają też raporty. Do zobaczenia.